Nie wiem, tutaj bardzo ciężko, ponieważ nie wiem, czy przyspieszasz ten film, ponieważ Karioner w swoim filmie przyspiesza moje dialogi tak dwukrotnie, że nie bardzo można zrozumieć, co ja tam w ogóle mówię. I później daje swój komentarz. Więc jak ja przyspieszę te dialogi, tam powiedzmy, przyspieszę ten film do półtora, to będzie ciężko. Mniej więcej wiem, jak będą wyglądały jego argumenty, bo już raz na mój temat się opowiadał na filmie i kilka razy na live, no. Wiem, czego się spodziewam. Jeśli mam określić tego człowieka w kilku słowach, to wiedza, inteligencja, integralność, doświadczenie, rzetelność, logiczne myślenie. Nigdy nie przychodzą mi na myśl. Większość słów, które świetnie określa tego 25-letniego, 175-centymetrowego... Tak, to ja. To ja. ...centymetrowego. Nigdy nie przychodzą mi na myśl. Większość słów, które świetnie określa tego 25-letniego, 175-centymetrowego gnojka z kompleksami. Powiedział 37-letni mężczyzna z kompleksami o wzroście 1,70 m. Co to bingo? Zanim Karioner stworzył film o mnie, napisałem sobie listę rzeczy, które powie o mnie na tym filmie, jakby nie wiedząc. Zobaczymy, ile miałem racji, tworząc tą listę, jeszcze nie oglądając filmu. Zostawię dla siebie, ale kilkoma mogę się podzielić. Okay. Ten człowiek grabi sobie już od jakiegoś czasu. Oj. Z tą megaloma. Ej, kurde, ale jak to grabię sobie, skoro Karioner wielokrotnie powiedział, że... wielokrotnie mówi na swoich live'ach, że ma mnie w chuju i że się nie przejmuje niczym, nie? Wielokrotnie przecież coś takiego było, że on się nie przejmuje, ma w chuju w ogóle, że mnie nie słucha, że ma mnie w dupie, a tu jednak, że się sobie grabie? Nazywając go hipokrytą to już troszkę może za daleko, z tego względu, że to słowo jest często nadużywane, chociaż w tym przypadku akurat pasuje, ale na pewno manipulant. Jest środa, 16 grudnia, 16:10, za niedługo zacznę live'a i najprawdopodobniej ostatnia osoba na YouTube skomentuje ten cały polityki, ale zauważyłem, że dosłownie wszyscy zaczęli komentować. Dosłownie wszyscy, chyba nie był pierwszy i wszyscy, dosłownie wszyscy, gdziekolwiek teraz wiecie, to jest reakcja na polityki, więc ruch na kanale mi się bardzo, bardzo mocno zwiększy, a po drugie jestem bardzo niezadowolony, ponieważ kanał nie komentarzy, zaczęły komentować. Bardzo mi się nie podoba. Nie przesłyszeliście się, ten człowiek uważa, że tylko on i jemu podobni mogą się wypowiadać na różne tematy, ponieważ on jest komentarzy. Bull dupy is strong with this one. O ile... Bull dupy isn't strong with this one, because... powiedziałem to w żartach i myślę, że ton mojej wypowiedzi bardzo wskazywał na to, że to jest w żartach. Oczywiście mogę się mylić i każdy mógł zrozumieć to inaczej, tą wypowiedź moją. Bo ty nie rozumiesz, on ma w chuju dlatego, że od pół roku wszystkie streamy z tobą w tytule. W chuju ma tak bardzo, że od 2 lat zbiera materiał. Ach, zapomniałem. No, tak, ja w tym filmie zażartowałem sobie, szczególnie, że powiedziałem to w taki sposób, że coraz więcej twórców nagrywa, robi ze swoich kanałów kanał komentarzy. I bardzo mi się to nie podoba, ponieważ ja jestem kanałem komentarzy. W ten sposób to powiedziałem. Myślałem, że osoby z dużą ilością IQ, myślałem, że Karioner się do nich zalicza, zrozumiałem coś takiego. Zakład, że temu megalomanowi wydaje się, że mój film jest odpowiedzią na jego jakiś film. O, wiedziałem, że będzie film. Wiedziałem. Nie wiem. Jemu dalej się wydaje, że jego arcydzieło oglądałem. Karioner. Śmieszku, heheszku. 37-letni nasz Zbyszku. Oglądałeś mój film. Oczywiście. Ponieważ wszystko zaczęło się od tego. Cała kurwica na mnie zaczęła się od tego. Przez bite 6 miesięcy Karioner wszędzie w miniaturki i w tytuły daje albo moje nazwisko, albo daje moje nazwisko, albo daje moje przekręcone nazwisko, albo gada o mnie, albo na miniaturce gdzieś jestem. Że nie oglądał. A faktycznie, nie oglądał mojego filmu. Nie oglądał mojego filmu. Faktycznie, nie oglądał mojego filmu. To już jeden mamy. No. I ciągle powtarza, że nie oglądał, natomiast od tego momentu, od tego filmu zaczął nagle bardzo niepochlebnie się wypowiadać. Wcześniej były jakieś takie dogryzanki i tak dalej, i tak dalej. Po tym filmie nagle z dnia na dzień zaczął być bardzo na mnie zły. Znaczy, może to być oczywiście, jak wspomniałem, Karinerko, nasz uśmiechnięty tutaj Zbyszku, może to być zrządzenie losu, może to być zbieg okoliczności, aczkolwiek myślę, że jednak nie. Mogę się mylić, ale myślę, że nie. O ile zakład, że zesra się na filmie bądź streamie i będzie próbować podważyć każde moje słowo. Ale tutaj sam siebie świetnie. Zesrałem się? Już możemy zaznaczyć, że się zesrałem, czy jeszcze nie? Zesrałem się chyba. Zbych okoliczności to jest. To jest zbych okoliczności. Zesrałem się, czy jeszcze nie? Bo o ile zakład, że się zesra? Chyba tak, zesrałem się, więc już zesrałem się. Kurde, minuta 30, a już mam tyle, wiecie, to już mam dwa binga. Znaczy już mam dwa pola zakreślone. Świetnie opisał. Weź powiedz. Tak, już się zestarałeś, ale nie martw się, jeszcze nie raz w tym filmie się zesrasz, no właśnie. Coś głupiego, żeby tylko wyszło na jego, nie? Obojętnie co. W końcu trzeba polerować tę swoją rycerską zbroję, żeby w nim każdy widział bohatera. Taki z niego bohater, a dosłownie znęca się nad nieletnią dziewczyną. Zaciekawi... Ok.
Okej. Okay. Zaciekawiłem? Tak jest, Karioner, zaciekawiłeś. Czekam na to, aż to o tym powiesz. I później, jeśli miałbym wykorzystać wszystkie fragmenty, to ten film by trwał dobre ponad 2 godziny, ale nie będę marnować swojego ani ponad 2 godziny, a pokazał godzinę 30. I później, jeśli miałbym wykorzystać wszystkie fragmenty, to ten film by trwał dobre. Godzina 26. Ponad 2 godziny. Ponad 2 godziny. Dobra. Karioner, to jest ta pewna liniowość czasu, o której ciągle mówisz. Ale nie będę marnować swojego ani waszego czasu. Nie jestem tu po to, żeby ci słodzić i mówić, jak jesteś wspaniały, cudowny człowiek. Nie jestem tu po to, żeby ci słodzić. Ponieważ pomagasz innym ludziom. Ponieważ pomagasz innym ludziom. I zachęcasz innych do tego, żeby też to robili. I zachęcasz innych do tego, żebyśmy ci... Aha, jestem po to, żeby ci służyć. Okej, okay, dobra. Spuścić cię werbalny pierdol. Jestem przy swoim. Pomagasz ludziom? Pierdol się. Czy muszę tu tłumaczyć, co się przed chwilą stało? Jego widowni na pewno muszę to zrobić. Tempo jego filmu jest zrobione w styl instant comedy. Aha, okej. Okay. Ja żartowałem i się zasarałem, on żartował i zrobił insult comedy i my nie zrozumieliśmy. Przepraszam, Karioner, twoje jest. Karioner plus jeden. To mówię w tym fragmencie, to że nie będę ci słodzić. Nie rozumiem, dobra, to wam tłumaczy, wam jako debilnej widowni, a nie mi. Ja jeszcze chyba na razie rozumiem. Mówi ci, że życie jest różowe i na końcu tęczy jest garnuszek ze złotem, który na ciebie czeka. Mówię, że pokażę ci szarą rzeczywistość, której nie dostrzegasz. Żeby to dostrzec, wystarczy być odrobinę bystrym i potrafić łączyć punkty. Jego wersja? Jeśli pomagasz, to Karioner mówi pierdol się. Nie przypominam sobie, żeby z moich ust takie słowa padły. Jest chyba zły dlatego, że nikt go nie nominował. A to jest typowa mentalność prostaka, który próbuje racjonalizować coś, czego nie rozumie. Ale czemu tak mnie wyzywasz od razu? Ja w ten sposób to zrozumiałem. Nie powinieneś tutaj tego mojego spojrzenia na to, co powiedziałeś, od razu być taki. Zaraz tak, wiesz, tak reagować, tak negatywnie. No Karioner, Zbyszku, znamy się tyle lat. Rozumiem, dosłownie takie same zjawisko mamy w momencie, kiedy ktoś mówi o tym, jakie są faktyczne relacje między kobietą a mężczyzną i mówi o kobiecej hipergamii, to wtedy słyszy, ktoś musiał skrzywdzić, ktoś zranił, jakaś kobieta rzuciła, no nie oddzwoniła i tego typu rzeczy. Ten człowiek lubi bić bęben tam, gdzie będzie miał najwięcej poklasku. On tak naprawdę nie ma swojego zdania. Polemizowałbym. Tu tylko powiem, że polemizowałbym. Tu chyba nawet nie muszę się jakoś bardzo, bardzo rozkręcać, ponieważ wielokrotnie była taka sytuacja, że tworzyłem filmy na tematy, które nie do końca były takie, że fajne, że nie do końca było tak, że to, co powiem, może być uznane za pozytywne, ponieważ o kilku twórcach nagrywałem i na początku było coś takiego, że wiele osób nie chciało, żeby nagrywał, a później jak nagrałem, to się okazało, że było okej. Okay. Także... Może wysrywa swoje nic nie warte opinie. Jeżeli trochę przydać cały czas Queen of the Black, jakby nie było innych tematów. No właśnie ostatnio zwolniłem. Wiesz co, ja na przykład ostatnio pochwaliłem. Jak ktoś robi głupie rzeczy w internecie, to ja to komentuję. Jak ktoś się zmieni, albo ktoś zacznie robić fajne rzeczy, to ja również o tym mówię. I wielokrotnie tak było, na przykład, nie wiem, Góral taki był przez jakiś moment. Na przykład ostatnio Julce, no to co tu daleko szukać? Było słabo i to komentowałem. Później film okazał się w porządku i to również skomentowałem. Powiedziałem, żebyśmy zostawili lajka, jakiś fajny komentarz i tak dalej. Także... Lewo i prawo. Nic nie będę nagrywał na temat LGBT. Blue Pill kobiety. Faktycznie. O kobietach już jest. Jest o kobietach. Batem, nic nie będę nagrywał na temat ataków, na temat policji? Jeszcze raz. Chyba swoje nic nie warte opinie na lewo i prawo. A, nie, nic nie warte opinie. Przepraszam, że twoje są zawsze wartościowe. Nic nie będę nagrywał na temat LGBT, nic nie będę nagrywał na temat ataków, na temat policji? Ponieważ czegokolwiek nie powiem, to i tak będę znany za homofoba i faszystę. Oprócz tego, że w tym fragmencie mówi nie mam jaj i wolę siedzieć sobie na płocie. Nie, absolutnie tego nie powiedziałem. Karioner, może ty po prostu nie jesteś. Może by nie wyzywać. Może to po prostu to nie jest tak, że ty nie rozumiesz, tylko nie chcesz słuchać. A wielokrotnie pokazujesz, że nie chcesz słuchać. Ja nie powiedziałem, że nie mam jaj, albo że się boję wypowiadać na te tematy, ponieważ się nie boję. Tylko wiem, jak YouTube reaguje na te tematy i nie chcę być kanałem taki jak ty, który za wszelką cenę chce wtrącić swoje 3 grosze i powiedzieć o tym, że coś jest bezsensowne, a później płakać na to, że YouTube nie monetyzuje twojego kanału i później zakładać kolejne patronite, które i tak cię blokują. Nie wypowiadać się i przemilczeć, a bać się czegoś, to 2 odrębne rzeczy. Także. Mówi jeszcze, że z takich filmów nie mam pieniędzy, więc nie będę nagrywać o czymś, z czego nie mam. Absolutnie, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że w momencie, gdybym zaczynał nagrywać na tematy takie jak, nie wiem, pedofilia, tak samo jak było, no przecież nagrywałem. Zależy co, jak coś ciekawego chcę powiedzieć, to przecież mówię. Był. 2 filmy stworzyłem o bardzo niewygodnym temacie. Tutaj również powiedziałem o niewygodnym temacie. Było kilka takich tematów, ale ja potrafię... Mój kanał skupia się na tym, żeby ktoś po obejrzeniu mojego filmu albo po obejrzeniu mojego live'a nie miał czegoś takiego, że Boże, jedyny w jakim kraju my żyjemy albo w jakich czasach my żyjemy, nic się nie zmieni, idę spać, bo i tak już nic nie dam rady zrobić, tylko po moim filmie poczuł się lepiej, aniżeli na końcu jego, aniżeli w momencie, gdy go już obejrzy. I zawsze
Zawsze to mówiłem. Żadnych finansowych korzyści. No i wszystkim wyszło, że jesteśmy pizdami życiowymi. No jesteśmy. Po obejrzeniu mojego filmu. A, to jest każdy kariner. Jak ty mówisz, że ktoś jest pizdą życiową, to ja chętnie przyznam ci rację, jestem pizdą życiową w twoim słowniku. Proszę bardzo. Dla mnie to kurwa jest żadna ujma, ponieważ twoje obrażanie jest nic nie warte. 10 lat jak nie być pizdą życiową, temu frustratowi wyszło, że jest tą pizdą życiową i zamiast to zastosować te moje punkty, żeby nie być tą pizdą życiową. Nie, no jestem kariner, jestem pizdą życiową. To uznał, że za wszelką cenę będzie starać się udowodnić, że ja się mylę, a on... Tak, bo się mylisz. Wielki... Podtrzymuję. ...i erudyta ma rację. Na jego nieszczęście nie jestem człowiekiem, który tak po prostu rzuca swoimi opiniami na lewo i prawo. I jedynie co zaczął robić, próbując udowodnić, że ja się mylę, to... To nie jest tak, że ja udowadniam ci coś, Karina, tylko słuchamy cię i wspólnie się śmiejemy z tego, co mówisz. To zaczął się pogrążać. Mam zwyczaj odpowiednio przygotowywać się do tematu. W takim razie jesteśmy pizdy. Jak się czujecie jako pizdy, kochani? Które się wypowiadam. Dlatego nie mam problemu z powiedzeniem, że coś jest obiektywne i nie zasłania. Kariner, ale również powinieneś nie mieć problemu z tym, żeby przyznać komuś rację. A ty masz coś takiego, że jak ktoś coś powie innego niż ty, to już nie ma racji. I koniec. Zasłaniam się swoją subiektywną opinią, mówić według mnie, czy cokolwiek w tym stylu. Po prostu mówię jak jest. No właśnie, no to... Karinerku, nasz kochany. To jest właśnie różnica między nami. Ja mówię moim zdaniem, ponieważ wypowiadam swoje zdanie, a ty mówisz jest jak jest, jak Max Kolonko i nie ma szans, żebyś się pomylił. Nawet jeśli się mylisz, to i tak masz rację. Obiektywność to mit. Zawsze nasze zdanie będzie subiektywne. No, z Karionerem chcesz się kłócić. I kiedy mówię, że gdyby lekcje były przesunięte na godzinę 10, byłoby mniej spóźnień, byłaby lepsza frekwencja uczniów, byłyby lepsze stopnie, to nie bierze się to znikąd. Jest to na bazie nauki, na bazie psychologii, na bazie badań naukowych. No okej, ale jeśli chodzi o to, to również przyznaję rację, nawet kiedyś chyba też tak mówiłem, ponieważ ludzie byliby bardziej wyspani, chociaż jakby się przyzwyczaili do tej 10, to i tak by ta 10 by stała się normalnie 8 godziną także. Naprawdę, Karina, gówno wiesz, że dopiadłeś się, podpierasz swoje wiedzy na jakichś dwa dokumentach FBI, które nie istnieje, wszyscy masz tego pleka, człowieku, ogarnij się. Ty w tym momencie nie wyśmiałeś mnie, tylko wyśmiałeś tych wszystkich ludzi, którzy stracili życie w starciu. Nie, Karioner, wyśmiałem ciebie. Nigdy nie wyśmiewałem się z osób, które mają jakąś chorobę. Wielokrotnie mówiłem o takich rzeczach, wielokrotnie mówiłem o osobach, które popełniają, które targają się na swoje życie, można tak powiedzieć? Badanie naukowe. O, widzicie? Nigdy nie było tak, że ja się wyśmiewałem, bo kurczę, no, możemy wejść na moje filmy. Na live'ach miałem takie same zdanie. Tutaj mówiłem na pewno o depresji. Mówiłem, że to jest choroba. Tutaj również mówiłem o depresji. Tutaj mówiłem o depresji. Tutaj też zmieniałem, kurde, tytuły, żeby nie było, bo depresja też według YouTube'a jest demonetyzowana i jest bardzo nieładną rzeczą. Tutaj też mówiłem o samobójstwie, o depresji. Tutaj też mówiłem o tym. Tutaj mówiłem o tym. Mówiłem ogólnie o reakcji na śmierć. Wielokrotnie również mówiłem o... Jeśli się pojawia tylko temat depresji, to za każdym razem podkreślam, że jest on, może nie, że bliski memu sercu, ale jakoś zawsze na niego mocniej reaguję, ponieważ wiele na przykład moich ulubionych aktorów albo artystów miało depresję i na przykład targało się na swoje życie. Robin Williams, Chris Farley, Heath Ledger też, znaczy on miał też depresję. O Robinie Williamsie mam książek i artykułów obejrzałem w życiu tyle, że, znaczy i dokumentów obejrzałem tyle, że wiem o nim naprawdę sporo i za każdym razem, jak się pojawia tylko temat depresji, to mówię, że to jest rak dla duszy i szkoda, że o depresji nie mówi się tak dużo, jak się powinno. Ktoś z mojej rodziny również popełnił samobójstwo, powiedziałem słowo na S, więc byłbym naprawdę idiotą, gdybym wyśmiewał osoby, które chorowały na to, które miały to, albo które właśnie doprowadziły się do takiego stanu. Także Karder, w życiu nie wyśmiewałem takich osób, natomiast za każdym razem wyśmiewałem ciebie. I się śmialiśmy wspólnie. Wszyscy mogą potwierdzić, że śmialiśmy się stricte z ciebie. Z przestępcami. A czekaj, jak to było z tym śmianiem się z czyjejś śmierci? Bodajże to ja robię. Jestem ciekaw, jak to zrobię. Aha. A, no właśnie, bo śmiałeś się. Pamiętam, śmiałeś się. No to się zapomniałem, samobójstwo, kochani, beczunia. Albo jest niziem. Wszystko głupi, albo jest złym człowiekiem i manipuluje. Psyfa, zatopychające materiały, ciągłym narzekaniu, wyzywania. Ludzie przyjmują zasadę, tylko mój pogląd jest słuszny, są żałośni. Tak, no jak ktoś nie daje sobie czegokolwiek powiedzieć, tak? Jak ktoś nie daje sobie czegokolwiek powiedzieć, albo jeśli ktoś nie chce poznać poglądów innej osoby, to nie ma sensu z taką osobą rozmawiać.
No nie ma sensu. Króluje z premedytacją. Ja w tym miejscu śmiałem się z tytułu artykułu, bo koleś, nie dlatego, że ktoś gdzieś coś pisał. No, zabrzmiało to w zupełnie inny sposób, dlatego zareagowałem w ten sposób, a nie inny. W internecie, dlatego, że miał całą psychikę, możliwe, że miał... Oszukany, jak jeszcze był film, tak jest. Depresję. Weźmy za przykład Etika albo streamera Rekful. Gdyby ktoś robił coś takiego faktycznie z takiego powodu, to większość Jupiterów by już dawno... U kogoś coś się dzieje złego, no to dla niego to jest beka, bo on oczywiście nie uznaje, bo on nie uznaje tego, że ktoś przez hajs może popełnić samobójstwo. Musiałbym zapytać Maję ze Sraśką. Tak było. Ale jej gościnia, psycholożka, powiedziała, że nie ma złych uczuć, nie ma złych emocji. Z tego co kojarzę, hejt to bodajże jakieś negatywne uczucia i emocje, a skoro nie ma negatywnych uczuć, nie ma negatywnych emocji, nie ma hejtu. Emocje będę używała jako synonimu uczucia. Dla mnie taką ważną rzeczą jest coś takiego... Czy on wybiórczo bierze wycinki z live'ów, które bez kontekstu nie mają sensu? Na razie tak. Od zawsze wmawia, że są jakieś złe emocje, a to też nie jest prawda, bo emocje są informacjami, więc nie mogą być złe. Więc jeżeli czujemy złość, to znaczy, że z jakiegoś powodu ją czujemy. To wróćmy do tych lekcji od godziny 10. Czy źródło w postaci materiału wideo będzie odpowiednie, czy może muszę rozłożyć ręce i naklej? Nic nie mówiłem o tym, więc nie będę odpowiadał. Cały ten film ma sens, przynajmniej nagrodę wideo zdoby. Wiesz co, tak, plus to, co powiedział gdzieś tutaj o mojej wybrance mojego serca. Natomiast już tego nie będę komentował. Idź na głowę logo Wikipedii, wtedy dopiero uznasz jeden z drugim, że to jest odpowiednie źródło, które warto cytować. To do osób chronotypie porannym dopasowane są standard rozpoczynania nauki i pracy, zwłaszcza w fabrykach. No ale jeśli ktoś lubi klepać jakieś populistyczne teksty, to mówi coś takiego. Nie wiem, czy w gimnazjum, w podstawówce jeszcze były takie rozmowy, że szkoła jest głupia, powinno być więcej WF-u. No proszę, już w gimnazjum posiadał wiedzę, którą zawstydził wszystkich psychologów. Jechał po... Co? To chyba nie ma sensu. Szkolnicy, że wiecie, że na 8 osiągnie lepsza produktywność i że w ogóle że to się powinno zmienić, ale to jest jego problem, nie? I tutaj tak się przeszło, że to powiedział twój problem, że nie słuchasz. To twój problem, że ci się nie chce wstawać. Naturalnie większość nastolatków będzie ocenionkami. I to nie jest tak, że oni nie chcą zasnąć przed północą. Oni zwyczajnie nie są w stanie tego zrobić. Zmuszamy więc młodzież do funkcjonowania w porach, które są gwałtem na filozofii, fizjologii. No dobrze, ale tak samo jak tutaj Łukasz mówił, tak samo jak ja powiedziałem przed chwilą, że z jednej strony się zgodziłem z Karinerem, bo tak. I znaczy, na pewno osoby może to działać, ale myśląc o tym troszeczkę więcej, w takim szerszym konspekcie, tak można powiedzieć? Tak, myśląc o tym szerzej, może tak powiem, 10 godzina w końcu stałaby się godziną 8 dla wielu osób. Poza tym zawsze również byłem zdania tego, że wolę iść na 8 godzinę i być tam powiedzmy w szkole do 13, aniżeli iść na 10 i być do 15. No, także takie jest moje zdanie. Z jednej strony ta 10, okej, może by faktycznie komuś pomogła. Z drugiej strony ja na przykład o wiele lepiej pracuję, nawet jeśli chodzę spać o północy, o pierwszej, o drugiej, jak wstanę o 7, to o wiele mi się lepiej pracuje, aniżeli jakbym wstał, nie wiem, o 10 albo 12. W szerszym kontekście, dziękuję. Jednocześnie zwiększając mi ryzyko chorób psychicznych i zaburzeń metabolicznych. Wkurza mnie, że od lat ignoruję zalecenia ekspertów, żeby nie zaczynać nauki w szkołach średnich przed 8:30. I naprawdę, te pomysły, żeby opóźnić porę nauki w szkołach, one nie są ekstremalnie nowe. Pierwsze eksperymenty na ten temat prowadzono do czynienia z jeszcze pół odnośnie podciśnięte na głupie. I wszystkie badania od lat 50. to teraz mówią jednym głosem. Zostawiamy tych samych uczniów, tych samych nauczycieli, te same programy nauczania, te same podręczniki, a zmieniamy tylko porę rozpoczynania lekcji. No, no tak, bo ty wiesz lepiej od ekspertów. Ja nie mówię, że wiem lepiej od ekspertów. Nie powiedziałem tego nigdzie. No to właśnie to, jak chcecie się wypowiadać, to słuchajcie mnie również. Słuchajcie tego, co mówię, więc. Naturalny zegar biologiczny działa w ten sposób, że 10 nagle stała się 8, a to nie byłoby tak przypadkiem, że osoby by się po prostu przyzwyczaiły, żeby chodziło później spać i tak by się nie wysypiały? Albo na przykład wstawałyby o tej godzinie i zamiast na przykład zamiast pospać dłużej, to miałoby na przykład tak, że robiłyby coś, wstawałyby wcześniej i robiłyby coś, co miałyby i tak zrobić później, ponieważ później nie miałyby na to czasu. Ale chuj tu chodzi, że tak spytam, mogę 10 minut jego filmu i na razie gada głupoty. Dzieje się magia. Młodzież śpi dłużej, ma połowę mniej nieobecności na lekcjach i lepsze wyniki w nocy. Co, nie chciał się samemu doedukować i nie spodobały się źródła, które umieściłem pod moim filmem? Źródło, telewizor, FBI. Problem z ludźmi jego pokroju jest taki, że jemu się wydaje, że racja jest po stronie tego, kto ma większość. No ale Karion... Nigdzie tak nie powiedziałem. No tylko ruga, krzyczy się i obraża, to w takim razie... Tak jest, to plus jeden. Zobaczmy, jakim elokwentnym człowiekiem jest ten osobnik. Kurwa, jest to dawne. Kurwa. Jesteś jednym wielkim dnem, nie masz drugiego na Karionę. Jesteś sam jednym dnem. Kurwa, na kurwa, pierdolisz, kurwa, kurwa, nędzy. Kurwa, kurwa. Zapierdolony pójmu w dupę. Kurwa, mać. Kurwa, mać, chujostwo. Karionę poza tym, że jest głupi i żałosny, to jest również obleśny. Kurwa, pierdolicie. Kurwa, zamknij się już, przestań, proszę cię, kurwa. Kurwa, pierdol się. Powiesz, że Karner jest tępy, a jest tępy? Muszę przyznać solidne argumenty. To nie są argumenty, tylko to, że jestem wulgarny. Na filmach albo wycinam wulgaryzmy, albo je wypikuję. Natomiast przyznaję się do tego i mniej więcej na każdym live'ie mówię wam, że staram się ograniczyć te wulgaryzmy w ciągu dnia również. Tylko jest jedna rzecz. Ja za każdym razem mówię wam, że nie wytykam ludziom błędów, które sam popełniam, prawda?
I za każdym razem podaję ten sam przykład. Brudas nie powinien powiedzieć komuś, kto się nie myje, że jest brudasem, ponieważ to nie ma sensu. Złodziej nie powinien mówić ej, ej, nie kradnij, ponieważ sam jest złodziejem. Dlaczego o tym powiedziałem? Także według mnie ten argument jest inwalidą, ale to mówię, jak karierę uważasz, nie? Skoro moje bluzgi są gorsze niż twoje, to okej. Okay. Także Kariener, to jest tak, że ty było widać, że miałem włosy, miałem wąsy, nie miałem włosów. Taka koszula ze świątecznych. Spędziłeś naprawdę sporo czasu, żeby powycinać bluzgi z moich live'ów. Natomiast tutaj wystarczyło wpisać Kariener Rage i ktoś z jednego filmu wyciął dwie minuty bluzgów. Oczywiście ty powiesz, że to jest insult comedy, ale wyraża się Zbyszku. Gdybym miał monetyzację, to z tych fragmentów mógłbym śmiało zrobić 8-minutowy, jak nie dłuższy film. Dobra, okej. Okay. 8-minutowy film, tutaj 2 minuty. Po wpisaniu Kariener Rage występuje nam, znaczy pojawia nam się Kariener Montaż. Tutaj druga część, pierwsza część, trzecia część, czwarta część, piąta część. 2 minuty, 4, 7, 11, 14 minut. To ktoś za mnie to zrobił i z twoich filmów wyciął 14 minut bluzgów. Więc nie wiem, jak się tutaj mamy teraz porównywać, kto więcej bluzga, albo z czyich bluzgów wyszedłby dłuższy materiał, no to wygrywasz. Proszę bardzo, Kariener, wygrałaś. W filmie 10 lat jak nie być pizdą, nie mówię niczego, czego wcześniej nie mówiłem. Nikt. Zgadza się, bo ciągle powtarzasz to samo. I to będzie również przytyk do mnie gdzieś, w którymś momencie, bo oglądałem, mówię, kawałek tego filmu, to gdzieś tam przytyk do mnie, że ja ciągle powtarzam to samo. Kariener, po raz kolejny, jeśli ja robię to samo, to ty również robisz to samo. Nie jest ci nic winien, życie nie jest ci nic winne. Należy ci się jeden wielki chuj. Podstawowa rada, na której zbudowałem pozostałe punkty. U film jest skierowany głównie do mężczyzn, ponieważ w naszym kobiecocentrycznym społeczeństwie wychowuje się nie mężczyzn, tylko małe pizdy życiowe. Przekaz, jaki słychać z każdej strony, to wszystko co męskie jest złe, wszystkie co kobiece jest dobre. W skrócie, ich celem w życiu jest być na usługach kobiety i maksymalizować ich hipergamię. Beta, jest beta. Mamy beta. Szkoła z TVP jest spoko, a TVP nie łamie prawa, łamiąc prawo. Jeśli ktoś już tutaj nie rozumie, co autor miał na myśli, to witam serdecznie, ponieważ ja również nie do końca. Autor miał na myśli to samo, co ze źródłami. Tytuł tego filmu jest ironiczny. Szkoła z TVP wcale nie jest fajna, a TVP łamie prawo, kiedy zgłasza filmy o naruszenia praw autorskich, kiedy ich nie łamią. Yeah! Cześć Kariener, cześć widzowie. Coś muszę zobaczyć, ale nie wiem, czy to znajdę. Dobra, nieważne, to nie będę używał tego argumentu, ponieważ nie znajdę tego. Ten osobnik nawet na chwilę nie potrafi zrobić pauzy i pomyśleć na tym. Kariener, ty chociaż na chwilę nie potrafisz postawić się w czyjejś sytuacji, ponieważ uważasz, że to, co ty mówisz, jest jedyną prawdą. Co chcę powiedzieć? Robisz siebie kretyna, ale pozwolę ci kontynuować. Tak, to też nie kretyna, tylko pajaca. Robisz się pajaca, ponieważ w sposób pajacerski tworzę swój content, nawet jak mówię o rzeczach bardzo poważnych. Nie bez kozery, tutaj w opisie swojego kanału mam napisane stańcie polskiego YouTube'a, ponieważ robię z siebie pajaca i nawet mówiąc o rzeczach bardzo poważnych, staram się robić to w taki sposób, żeby wszyscy po obejrzeniu tego filmu byli nie bardziej zdołowani. Znaczy, po tym nie rozumiem? A właśnie, nie rozumiem, faktycznie. A dalej mówimy o tej 10:00, okej. Okay. Nie jestem 19. No właśnie, jakbyśmy miał na 10, to już 21, nie? Wiele ludzi by spało 10 czy 11, tak naprawdę przespaliśmy ten czas dokładnie. Dokładnie, olać wiedzę ekspertów. Random z internetu wie lepiej. To jest ta różnica między tym człowiekiem a mną. Ja nie wysrywam z siebie swoich subiektywnych opinii. I nie boję się powiedzieć, że coś jest obiektywne. Jego jaja trzyma portfel jego dziewczyna, dlatego on może wyjąć swój parasol bezpieczeństwa i powiedzieć hej. Ale 9 lat już nagrywam, więc 9 lat już chyba ktoś trzyma moje jaja. Chociaż nie, czekajcie. Majty trzymają moje jaja, Karienerek już tak. Nie wiedziałem, że jesteśmy tak blisko, ale proszę bardzo, tutaj specjalnie dla ciebie informacja. Majty trzymają moje jaja. Proszę bardzo, to żart na twoim poziomie chyba jest. To jest tylko moja subiektywna opinia, nie czepię się. Robiłem po 10 sekundowych wstawkach, gdzie właśnie tam udawałem kogoś, wiecie, tam zmieniłem głos, tak dalej, i każdy się do tego przyczepił. Było tak, kiedyś udamy.
I każdy się do tego przyczepi, że to ani nie jest śmieszne. No proszę, kiedyś gdzieś tam powiedziałem, że mnie jego jakaś wstawka nie śmieszy i to w ogóle nie jest śmieszne, a on najwyraźniej tak bardzo potrzebuje męskiej walidacji, że widzi we mnie swojego ojca. To tłumaczy, czemu na każdym kroku po jakimś fragmencie mojego filmu lubi podkreślać, że ja mam 37, 38, 39, 40, w sumie ty Gosiu, weź się zdecyduj, ile mam lat, albo znajdź sobie jakieś solidne źródło. Najwyraźniej ty wiesz lepiej niż mój akt urodzenia. Mówi to 35-latek, powiem wam tylko teraz tyle, że kariera ma 36 albo 37 lat. Kariera ma 36 albo 37 lat. Także tyle. Czyli to 6 albo 37 lat, tak między 30 a 40 rokiem życia. Osoba, która jest starsza ode mnie. Próbuj, może kiedyś trafisz. Twoje źródła są warte tyle, co ty. Myślisz, że skoro ty nie mówisz o swoich zakolach, bo masz na ich punkcie kompleksy, to ja, dlatego że nie wspominam, ile mam lat, to mam na tym punkcie też jakieś kompleksy? I tu niestety nie trafiłeś. Nie jest to istotne, chuj kogo to obchodzi. Może mam 30, może mam 40, może mam 69, a może mam 2000. Metabolicznie mam 21. Kogo to obchodzi? Ciebie bardzo, jak widzę. Takie zagrywki i uderzenia poniżej pasa, to najwyraźniej jest coś, co lubisz. Jeśli... No więc tak. Jeśli bym nie miał rad, po pierwsze, faktycznie nie wiem dokładnie, bo w tym roku masz albo 37, albo 38 lat, to po pierwsze. Po drugie, za każdym razem, Zbyszku, podkreślam to, ile masz lat, ponieważ nie jestem w stanie uwierzyć, że prawie 40-letni chłop wygaduje takie głupoty. Druga sprawa. Trzecia sprawa jest taka, że nieważne, ile masz lat i żebym sprawdził źródło, natomiast w tym samym zdaniu powiedziałeś, że chuj kogo to obchodzi i że to są zagrywki poniżej pasa. Jeśli bym nie trafił z tym wiekiem, to myślę, że aż tak byś się nie wkurwił. Tak, to jest tylko takie trzy punkciki a propos tego, co powiedziałeś. Kiedykolwiek będziesz na Fame MMA, to lepiej, żeby twój przeciwnik miał podwójny ochraniacz, bo wiadomo, gdzie będziesz celować. W końcu swoich nie masz. Ale śmiesznie się to ogląda. Mam. Przez chwilę sprawdziłem. Ma. Zamiast kamery, nie patrzysz kamerę, czy tam gdzieś, to zawsze, bardzo często patrzę tam gdzieś na biurko, czy przy tym, przy czym tam on siedzi i czyta. Sobie czyta kurwa z kartki. Typie, jeśli ja chcę czytać z kartki, to po prostu to robię. To, co tam robię, to wyłączam źródła obrazu w OBS-ie. Łatwo to zauważyć, bo za każdym razem, jak zerkam, to przełącza się tło. Dlaczego jak? Tu bardziej chodziło mi o to, że w momencie, gdy robisz live'a, na przykład o Awieńcu, to brałeś kartkę i zaczynałeś wypisywać sobie, co powiesz dokładnie na filmie. To może się mylę, ale może o to miałem na myśli. Ja mierzę wszystkich swoją miarą? On je mógł... A właśnie, a propos... Mamy zakola? Nie mamy zakoli. A właśnie, a propos moich zakoli i tego, że mam kompleks. Znaczy, teraz nawet już chyba nie mam zakoli. Już łysy jestem, patrzcie, widzicie? Wyłysiałem. I ściąłem włosy. Więc faktycznie, to był mój ogromny kompleks. Znaczy, nawet nie zakola był moim kompleksem, bo to, że zakola, to spoko. Kompleksem moim było to, że łysiałem. I zgoliłem włosy i co teraz? Podobnie zatrzymali się na Paul Cressonie. Kiedyś go bardzo lubiłem, jak ktoś komentował, to miał zawsze jakieś argumenty, tak jak było DJ Polacyjne. Tak, no kiedyś ja go oglądałem, kiedyś można było go oglądać, fajnie gadał, sensownie, no miał tu ten swój taki oczywiście styl, ale z jego wypowiedzi można było coś tam jednak wiecie, wnioskować. Tu czytaj, kiedy Karioner wypowiadał się na proste tematy, które mój mały umysł potrafi ogarnąć. Nie, Karioner, wypowiadałeś się na różne tematy i to, co mówiłeś, albo dobra, niech będzie tak, wypowiada się na różne tematy, ale według ciebie były to bardzo proste tematy i krzyczałeś, bluzgałeś, ale było to z sensem krzyczenie i podtrzymuję to, że w tym momencie chcesz wypowiadać się na tematy, powiedzmy, cięższe, chuja wiesz, to znaczy, przepraszam, bardzo mało wiesz, dużo krzyczysz, dużo bluzgasz, ale już z tego nic nie wynika. I to się właśnie zmieniło. To przyznawałem mu rację, ale w momencie, kiedy Karioner zaczął wypowiadać się na tematy troszkę bardziej skomplikowane, takie, które wymagają wytężenia szarych komórek, ja nie posiadam odpowiedniej wiedzy na ten temat. Zgadza się. Wtedy Karioner gada głupoty. Nie, znaczy, to już od dłuższego czasu gadasz głupoty i tak naprawdę nie musisz mówić na tematy jakieś grubsze. No weźmy na twój film, znaczy na twój kanał. O reżyserze życia oglądaliśmy. Myślę, że nie jest to film, w którym który ma jakąś większą wartość, ponieważ mówisz o youtuberze. To znaczy, mówisz o youtuberze, ale i tak mówisz o beta tamponach i tak dalej. Mówisz o Mandzie, oglądaliśmy, o Patoli oglądaliśmy, oglądaliśmy o Gargamelu. Także dalej tworzysz filmy o youtuberach, które powiedzmy mają tą niższą wartość, ale w tym momencie już te filmy, z nich nic nie wynika. Jak polityczki rozumie świata, a chuja wie. No to witam serdecznie. Przyznaję rację Karnerowi, okej. Okay. Tak już mówiąc, zupełnie poważnie, śmieszkując. Gdybyśmy odmurzyli ludzi, to każdy by wierzył Karnerowi na słowo. W wielu kwestiach się z nim zgadzam. Tak z dupy, z takimi powodami. Na różne... To prawda. Mimo wszystko masz te przyrosty. To prawda. Często tak jest, przyznaję. Tak, raz gadasz. A właśnie, bo on teraz pokazuje, że przyznaje rację Karnerowi. Gdzieś na samym początku również powiedziałem, że ja nie mam problemu, żeby przyznać Karinerowi rację, mimo że go nie lubię i mimo że w wielu kwestiach się z nim nie zgadzam. Powiedziałem to na samym początku. A on teraz pokazuje, że przyznaje mu tę rację, to nie jest żadna tajemnica, bo wielokrotnie, zanim nawet oglądamy jakiś film Karinera, to ja mówię, że nie ma problemu, żeby przyznać mu rację, więc tutaj argument trochę po raz kolejny trochę inwalida.
wieloma rzeczami się zgadzam. Jak ma rację, to ja mówię tak, nie przyznam. Właśnie, ty się zgadzasz z brodaczem? Weź, nie ma czegoś takiego, jak zgadzanie się z brodaczem. Właśnie, odchodzi, że on nagrywa cztery tematy, ale sam ich nie zna. To jest kurwa najlepsze, nie? Bo tylko biały. No, jest prawda. Pijemy wodę w każdej głupocie, a to przez 26 minut i 16 sekund się pili wodę. Muszę przyznać, bardzo konsekwentny człowiek wiele razy mówi, że Karioner nigdy nie ma racji. A po chwili Karioner jednak ma rację. Zupełnie jakby częściej kierował się emocjami, a nie rozum. Dobrze. Nie, to nie chodzi o emocje czy rozum, tylko czasem jest tak, że mogę ci przyznać rację, natomiast później włączam twój film i jest. No. Tak jak w przypadku płci, która ma więcej estrogenu w sumie. Płci? Płci? Nawet ma twarz dosyć okrągłą, jakby miał tego estrogenu więcej. Co, przyczepiłem się do wyglądu, to teraz tańcz jak ci gram i skup się na tym. Kurwa, jak ty grasz? Tańcz jak ci gram? Ja mam tańczyć jak ty mi grasz? Zbyś. Żółta skóra od banana. Nie, żółta skóra od banana. Nie, żółta skóra od banana. Proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Gdy ulicą szedłem z rana, raptem padłem na kolana. Powód prosty, ta zasrana, żółta skóra od bandana. Ambulansem mnie zabrali i w szpitalu poskładali. Jakiś zastrzyk w tyłek dali i do domu odesłali. W komu nieco robić miałem, trochę z bratem w karty grałem. I któregoś dnia zaspałem, cały dzień wódę chlałem. A gdy potem wyzdrowiałem, miesiącami wódy chlałem. Żółta skóra od banana. Na, 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 na. Zbychu, tańcz jak ja ci gram. Możesz żreć z ziemi. Tak kurwa pozamiatałem. Na tym zamiast odnieść się do jakichkolwiek argumentów. W sumie ja tylko krzyczę, rugam się i obrażam. Bardzo łatwe. Zgadza się. Przyznaję ci. O, przyznaję ci rację. Krzyczysz, rugasz i obrażasz się. To są momenty, w których przyznaję ci rację. Chcesz kogoś zaszufladkować, tkwić w przeszłości, w swoim bezpiecznym pudełku, do którego chce się kogoś wciągnąć, ponieważ w jego bezpiecznej przestrzeni ja jestem ten, który krzyczy, który obraża, który mówi o Paukersonie. Ale w momencie, kiedy pojawia się temat, który jest trudny, taki, który mnie interesuje... Którego nie rozumiesz i którego nie potrafi przedstawić. Taki, do którego się przygotowałem odpowiednio... Zdobyłem odpowiednią wiedzę. Karioner zdobył wiedzę. Dobry. Opowiadam się na ten temat. To już wychodzi spoza jego strefy komfortu, przez co on czuje się niepewnie. W takim razie Karioner gada głupoty. Kurwa, człowieku. Obrazek ma krzywo? Nie, to my wszyscy patrzymy krzywo. Pamiętajcie, że cokolwiek nie zrobi Karioner, czegokolwiek nie zrobi Karioner i czegokolwiek Karioner nie będzie miał gdzieś tam... Plus jeden. Ciebie? I nawet jeśli będzie to w naszych oczach krzywe, to tak naprawdę jest proste, tylko... Przy zmianie chwytu, bo koleś już wie właśnie. No, może ktoś zepsuty. Znaczy mam zepsute oczy. Tak bardzo próbuję być zabawny. To jest właśnie różnica między mną a Karionerem. Ja jestem zabawny. On jest śmieszny. Że nawet nie zauważa, jakiego idiotę z siebie robi. Najwyraźniej nie chodził do szkoły podstawowej i nigdy nie słyszał o czymś takim jak perspektywa. Podstawowa edukacja, ha pół, komu to potrzebne? Zwróćcie uwagę, przecież ta linia tu jest prosta, tam jest krzywa. No, ewidentnie coś wisi krzywo. O, a. Tylko nasz oczek. Czy skoro mowa o perspektywie, to czy łóżko też by nie było przekrzywione? Łóżko jest... Kurwa. Łóżko jest prosto, tak? Łóżko jest prosto, natomiast obraz jest krzywo. Czyli ta perspektywa, czy to przypadkiem nie jest tak, że wszystko za nim byłoby przekrzywione? To znaczy zarówno obrazek, jak i kanapa, nie? Chyba by była krzywo. Perspektywa jest tylko z boku. Ściana ma krzywo. Znaczy mogę się mylić, nie? Ja nic nie wiem, tak. Jestem idiotą, jestem pajacem. Że nawet nie zauważa, jakiego idiotę z siebie robi. Najwyraźniej nie chodził do szkoły podstawowej i nigdy nie słyszał o czymś takim jak perspektywa. Podstawowa edukacja, ha pół, komu to potrzebne? Zwróćcie uwagę, przecież ta linia tu jest prosta, tam jest krzywa. No, ewidentnie coś wisi krzywo. O, a teraz raptem się coś podnosi, raptem teraz ta druga linia jest krzywo, a ta druga jest prosto. Niebywałe. Istna magia. Zdecydowanie powinien dostać nominację do naukowej nagrody Nobla. Obraz krzywo wisi. Ja jestem dalej, że obraz krzywo. Najwyraźniej ten człowiek pomylił swoje nazwisko i siedział u mnie w szafie. A tak mówiąc poważnie, już nie śmieszkując, skoro ty tak uwielbiasz wszystkie moje filmy oglądać na swoich streamach. Tak, ponieważ oglądam głupie filmy w internecie. Prawa strona kanapy jest chyba bliżej jednak, tak? O, widzisz. Mówię, ja się, tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Widzisz, to jest kolejna różnica między mną a Karinerem. Ja mogę się mylić. I przyznaję się do tego, że mogę powiedzieć głupotę.
błądzić jest rzeczą ludzką, natomiast Karnem nie jest człowiekiem, bo on nie błądzi. To może ja zacznę zgłaszać wszystkie twoje streamy, na których ty je oglądasz w całości, i zgłaszać naruszenia praw autorskich. Czemu? Sam mówisz o prawie cytatu, więc co ty zbychu teraz gadasz? Autorskich, jak to lubi robić telewizja. Jeszcze ja tylko mówię, że mógłbym coś takiego zrobić. No i ja bym się odwołał i byś... I co z tego było? Nie rozumiem za bardzo. Jest moja kamerka, omawiamy twój kanał, omawiamy twój film i co teraz? Ewentualnie, może powinieneś mi wpłacić pewną część swoich pieniędzy. Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem. Karioner już kilkukrotnie mówi o tym, że zarabiam na swoich filmach i że widzowie wysyłają mi pieniądze i że uzbierają na przykład na coś. I kilka razy już ludzie wysyłali mi filmiki, jak mówi, że za dużo zarabiam, że mniej powinienem, że powinienem mu oddać pieniądze. Kurwa, Karioner, ty Elo Gavin. Pieniądze, które zbierasz na streamie. Czekaj, on mnie już nie ogląda. I to jest ostatni raz. Za każdym razem. Tak, to przyznaję. Wielokrotnie mówiłem, że ostatni raz, ale to jest właśnie mój błąd, że ja mówię, że ostatni raz mówię o Magicalu, ostatni raz mówię o Guralu, ostatni raz mówię o Rafatusie, ostatni raz mówię o Ellie Davin, o Queen of the Black, o Psycho Couple, a później oni robią coś takiego, co sprawia, że muszę o tym nagrać, albo o tym powiedzieć. Tak samo jest z Karinerem. Kariner, gdybyś ty robił dobre filmy, to ja bym o tobie nie nagrywał, nic bym o tobie nie powiedział. Ja na swoich filmach komentuję głupie filmy albo filmy bez sensu, z których możemy się wspólnie pośmiać. Spowodowały, że nie mam ochoty komentować. W tym momencie o tym śmietniku nie chcę rozmawiać. O tym nie będziemy nic więcej o Karnerze już mówić. Tyle o Karnerze. Nie będziemy poświęcać mu naprawdę więcej uwagi, bo może... Przecież to Zbigniew nazywa naszym nazwiskiem każdy film i live, żeby ludzi przyciągnąć. No właśnie. Zbyszek, czy ja przypadkiem nie powinienem cię zgłosić, czy ty moje nazwisko używasz na live'ach, na których nic o mnie nie ma? Oj, Zbychu. Do siebie. Przypomnę tylko, że praktycznie każdy mój film ogląda na streamach. Tak jest, ponieważ każdy jest kurwa gorszy od poprzedniego. To konsekwent. Dla porównania, 5 lat temu Konami coś odwaliło i wtedy postanowiłem, że nigdy w życiu już nie kupię żadnej gry od tej firmy. Za darmo jak dostanę? Czemu nie? Ale na pewno nie kupię. Ten człowiek wręcz uwielbia manipulować. Wystarczy nie powiedzieć... Manipulować, dobra. Jednego słowa i kontekst wypowiedzi się zmieni. Bo tak jest. Czy tak nie jest? Jak nie powiesz jednego słowa w czymś, to kontekst twojej wypowiedzi może się zmienić. Prawda? Widziałem kota, a widziałem czarnego kota. Kontekst wypowiedzi się zmienił, ponieważ określiłem, jaki był kolor tego kota. A jak powiedziałem, że widziałem kota, ktoś może powiedzieć, że był on rudy, że był on jasny, że był on kurwa w ciapki. Jedno słowo może zmienić kontekst. Zabiłem tego człowieka. Nie zabiłem tego człowieka. Kontekst się zmienił, a dodałem tylko jedno słowo. To są bardzo, bardzo proste przykłady, ale... Kiedyś napisałem, że Karner wszędzie ten jeden fragmentów. Byśmy wiedzieli jakby bardziej o co chodzi, więc mógłby zrobić swoje własne zdanie. Zgadza się, to podtrzymuję. W momencie, gdy dodajemy do swojego filmu fragmenty, do których się odnosimy, to jest o wiele lepiej. Tak samo ten film na przykład jest fajny, znaczy fajny. Fajnie zrobiony, ponieważ Karner mówi, znaczy pokazuje, co ja mówię. Powinien to oczywiście zwolnić, bo mówi, bo przyspiesza moje materiały w taki sposób, że nie można ich zrozumieć. Natomiast pokazuje fragment i później to się do niego odnosi. A we wcześniejszych filmach Karnera było coś takiego, że on zamiast pokazać fragment, to mówił, co dany twórca powiedział, i później się do niego odnosił. I oglądając jego film, bardzo ciężko było zrozumieć, o co mu tak naprawdę chodzi. Ogólnie wszystko byłoby takie bardziej przyjemniejsze do oglądania, nie? To Karner powiedział, po co, jak ja to mówię? Zgadza się, była taka rozmowa i odnosiło się to do tego filmu. Nie, Karnerczko. Nie. Było w poprzednie filmy, to również tak robiłeś. Dzień Bic, kiedy tego słucha, najprawdopodobniej widzi obraz mnie, który mówi do kamery, nie pokazując żadnego fragmentu, tylko opisując jakąś sytuację. A czemu powiedziałem, po co mam dawać fragment, skoro ja to mówię? Ponieważ pomyślałem, że będę trochę bardziej kreatywny. Nie, Karionerku. Teraz przeinaczasz to, co ja powiedziałem. Faktycznie powiedziałem, że powinieneś dawać fragmenty i odnosiło się do również poprzednich filmów, bo poprzednie filmy również robisz w taki sposób, tylko jedynie w tym filmie, albo jedynie w tym, który ja widziałem, zrobiłeś coś takiego, że sparodiowałeś mnie i Indigo Puffa. Sparodiowałeś mnie i powiedziałeś dosłownie to, co ja powiedziałem, tylko że ty to zrobiłeś. I faktycznie było to fajnie zrobione, było to inwencja twórcza, tak? Natomiast w poprzednich twoich filmach mówiłeś to, co mówi DJ Palaside, a później to komentowałeś. Nie udawałeś DJ Palaside'a, tylko mówiłeś to, co on powiedział, a później to komentowałeś. Dlatego chujowo się to oglądało twoje filmy. Za dużo się nie zmieniło, aczkolwiek fajnie, że używasz fragmentów. I zrobię coś inaczej niż reszta tych commentary. Wina leży po stronie osoby, która daje się krzywdzić. Może porównajmy z oryginałem. Wina leży po stronie osoby, która daje się krzywdzić. Podoba się dostaje takie kanały filmy i inne spot reklamowe i wszystko co dotyczy gwałtu, żeby osoby zgłoszone nie czuły się winne, ponieważ nie jest winne. Wina leży tylko po stronie sprawcy. Wybaczcie, że zrobiłem coś więcej, coś co kosztowało mniej więcej czasu, energii. Znaczy fajnie Zbychu, że wziąłeś mój fragment i przyrównałeś to do czegoś innego zupełnie niż
coś, co miałem na myśli, ale okej, okay, niech będzie Karyner plus jeden. Powinienem był się zaprosić o pana konsekwentnego, bo on jest wybitną personą. Najmądrzejszy z najmądrzejszych. On jest... Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem i nigdy nie miałem się z najmądrzejszego. Bardziej... W przeciwieństwie do niektórych osób. Inteligentny od inteligencji. To nie jest tak, że ja nie zajarzę albo czegoś nie zrozumiem, tylko mam swoje zdanie. Zaraz to sprawdzimy. Uczucia są dla słabych ludzi. Karyner plus jeden. Nie, inaczej. Uczucia nie istnieją. Karyner plus dwa. Ale on sam sobie przeczyta, ale są tak płacze, także reakcje chemiczne mózgu, więc nie rozumiem jego pierdolenia, że uczucia nie istnieją. No istnieją, on ma rację, koniec. Dokładnie, ja mówię, że uczucia nie istnieją. A, no właśnie, tu się, Karyner, ciągle się z ciebie śmiejemy. Z jednej strony, nieważne co ja powiem, co cokolwiek myśli, co ktokolwiek myśli, za każdy raz się z tobą zgadzamy, śmiejąc się z ciebie, że ty i tak masz rację. Ciągle się śmiejemy. Mówiąc, że uczucia, mniłość, to są hormony. Tak jest. Pyk. Które wydziela nasz mózg, które wydziela nasz organizm. Ludzki organizm wydziela około 50 różnych hormonów. Faktycznie. Mam pomysł, zmierzmy jego poziom manipulacji. Ja natomiast zawsze uważałem, że lepiej jest być szczerym niż miłym. Taka modela wannabe. Ale można być szczerym i miłym, nie? To by się nie wyklucza. To się nie wyklucza. A Karyner podchodzi do tego, że nie, jak jesteś szczery, musi być kutasem. Koniec. Tak. Wielokrotnie tak pokazywałeś, więc... Okej, okay, ale insult... teraz jest śmiesznie. To znaczy, ja wiem, że dla Karynera samobójstwo też jest beczunia. Wiele razy też tak... Zgadza się, tak też było. Mówił? Pamiętam pamiętam ten shot. Ale to ja, mi się wydaje, że istnieje, nie? Wiesz, jak go zaatakowały? Słownie. A przecież nie istnieje, jak atakowały słownie. Tak, ponieważ tutaj ciągle cytuję ciebie, Karyner. Ciągle się z ciebie śmiejemy, spokojnie. Więc jak go zaatakowały? Wiele atak słownie istnieje do Karynera. Komentarzami, no właśnie, to są atak słowne. Pamiętajcie, kochani, im więcej głupich min zrobimy, tym materiał staje się śmieszniejszy. Pozdrawiam Ernesta, Ernest w Ameryce. Tak się nazywała ta seria? Ernest. Mój brat bardzo jej nie lubił. Tak! Ten pan. Tutaj, z tym Ernestem były takie filmy, nie wiem, może starsi też kojarzą. Z tym Ernestem były takie filmy, że te filmy, komedia tych filmów polegała na tym, że on robił śmieszne miny. Taka bardzo. I tutaj Karyner chyba bardzo tutaj czerpał z Ernesta. Czekaj, jak absolutnie istnieje. Czekaj, teraz mówię, sam Karyner nie podkreśla, że atak słowny nie istnieje. Ja mówię o przemocy i o tym, że przemoc jest to akt fizyczny. Koniec, kropka. Nie, powiedziałeś też wielokrotnie, że atak słowny nie istnieje. Nie atak słowny, a o przemoc psychiczny chodziło. Tutaj nie atak słowny, a atak... według mnie, z tego co pamiętam, mówił o ataku słownym. Mówił o ataku słownym. Że nie istnieje. Psychicznie można się znęcać, no a ten... Ale też, powiedział, że przemoc psychiczna też nie istnieje. Wielokrotnie przemoc też. Jest to akt fizyczny, tak. Koniec, kropka, że przemoc psychiczna dopiero będzie w momencie, gdy ludzie zaczną używać telekinezy, żeby kogoś skrzywdzić. Psychicznie można się znęcać, no a ten wyskakuje, że atak, świetnie potrafi słuchać. Stworzą sobie chochoła i będą na tym bazować. Ja mówię, że... Zabić. Forma. Ja zabijesz, ty zabijają. Jest neutralne. A oni uznają, że ja powiedziałem... Zabójstwo. Zabój. Zabijać. Pokrewne. Zabity. Okej. Okay. No, Karyner, masz rację. Przepraszam, po raz kolejny. Dziękuję, Olga. 148 punkt kodeksu karnego mówi o zabójstwie, ale jest napisane, kto zabija człowieka. Brawo. Tylko pozazdrościć tak inteligentnej widowni. Wiem. Gdzie nie potrafił odróżnić dwóch prostych słów. Masz rację, farba to samo, co pomalować ścianę. Najwyraźniej jestem istotą z piątego wymiaru i to dlatego potrafię zauważyć różnicę między... Zgadza się. Jesteś z piątego wymiaru, czy z piątej gęstości? Tylko zacznijmy od tego, jakoś kurwa nie trafiłem jeszcze, żeby gdzieś widział jakiś kanał, kurwa, gdzie mój kanał ziemniwy też jest podobny, kurwa! Nie z piątego wymiaru, tylko z czwartej gęstości, Karyner. Dwoma różnymi słowami. Biec to samo co maraton, w końcu w maratonie się biega. Ale ja wiem, że Karyner tego nie potrafi rozumieć, nie potrafi zrozumieć, że ja uważam tak? On nie pozwala uważać. Jak najbardziej pozwalam, tylko ty nie dostrzegasz, że twoja subiektywna opinia może być po prostu błędna. I ci gwarantuję... Ja dostrzegam i mówię wielokrotnie, że mogę się mylić. Mówię moim zdaniem i że mogę się mylić. Wielokrotnie to mówię. Ty tego nie mówisz, Karyner, i ty wielokrotnie mówisz, że jeśli ktoś się z tobą nie zgadza, to nie ma racji. Że za każdym razem, kiedy konfrontujesz się z moją, to jest. Jeden czwarty. Nie dostrzega, że twoja subiektywna opinia może być po prostu błędna. I ci gwarantuję, że za każdym razem, kiedy konfrontujesz się z moją, to jest. Jeden. Koniec. Koniec. Czwartu. Swój filmów mówi o czarnoskórych. Kolejna jeden czwarta mówi o LGBT. Kolejna jeden czwarta mówi o lewakach. Kolejna jeden czwarta to jest a więc obecnie ja, Karyner,
nagrywamy, które kurwa filmy włączysz, to musisz być z tej czwórki. Serio. Tak. Ale sam będę pierdolił przez cały swój jebany kanał na temat tylko czterech tematów, ponieważ na nich się znam, ponieważ mam statystyki z FBI. To może zerknijmy, jakie mam filmy na moich obu kanałach. Zarówno są tu filmy jakieś typu sketch, durne newsy, recenzje gier, dlaczego tak. Okej, tylko w każdym swoim filmie, znaczy może nie w każdym, żeby teraz nie było, że powiedziałem w każdym. W większości swoich filmów i tak gdzieś musi być wstawka o Spasińskim, o Aczkolwieku, o Eggmanie, o George'u, tym, który wiadomo co, o czarnoskórych, o białych, o wierze, o feministkach i o kilogramach. Coś z tego gdzieś musi się znaleźć, więc... I ta gra się odnośnie różnych akcji... Nie powiedziałem po prostu, że ciągle to o tym mówisz, bo taka jest prawda. Jakiegokolwiek filmu nie włączę, to i tak znajdę coś z tych kilku punktów. Różnych Jupiterów, tematy istotne, koloryzm, jakieś inne dziwne odchyły od rzeczywistości, nazywanie słowa kobieta, że jest to mowa nienawiści, relacje z różnych... Ale wait, jeśli konfrontujemy subiektywne opinie, czyli zdania dwóch osób na różny temat, to jakim chujem jedna z nich może być zła, skoro jest subiektywna, ponieważ jedna z nich należy do Karinera, więc musi być poprawna. Problem z tą biedna dziewczynka jest taki, że ona sama wystawia się na hejterów i krytykę, a Mati nie znęca się z nami nad nią, tylko wielokrotnie mówił, żeby zniknęła z internetu, tak. I zadbała o siebie, tak. A więc Janek idź do Kario. Tak też było. I wielokrotnie starałem się nawet dotrzeć do Julki. Wielokrotnie koniec końców i tak mówiłem, że mam nadzieję, że Julka weźmie ten materiał do serca, albo weźmie coś tam pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie było czegoś takiego, że jest rakiem, powinna wypierdolić i w ogóle powinna zniknąć i tak dalej. Znaczy, jeśli mówiłem zniknąć, to w takim sensie, że powinna sobie naprawdę odpuścić na jakiś czas i odpocząć od internetu, ponieważ internet ją wyniszcza. I mówiłem to za każdym razem. Różnych imprez, różne tematy, które według mnie są dosyć ciekawe, dosyć istotne, również na drugim kanale, gdzie są też i szoty, pokojowa religia, na i tutaj też przecież to nie jest istotne, to jest takie tam moje tylko głupie gadanie. Po raz kolejny też kilka starszych filmów odnośnie wiary. Jakie on filmy nagrywa? Commentary. I ma ból dupy, że ktoś nie jest commentary. Wracamy do tego, że zażartowałem. Przepraszam. Nagrywa komentarzy. Ale to ja jestem monotematyczny. To tak jak osoba, tak, która grała jedynie FIFA i co roku kupowała kolejne odsłony, mówiła, że gra za każdym razem jest inna, ponieważ za każdym razem masz inny mecz, inny wynik. A za to osoba, która gra w RPG, MMORPG, w FPS-y, w RTS-y, w wyścigówki, w bijatyki, w platformówki, generalnie w każdy gatunek, jaki tylko sobie możesz wymyślić, jest monotematyczna. I w każdym tym gatunku jest zajebista. Przed około 2 lat, jakoby to był argument do tego, że nie mogę teraz wypowiedzieć się na jakiś temat, ponieważ gdzieś kiedyś w przeszłości coś gdzieś powiedziałem. Przypominam, że Karioner na swoim kanale nagrał godzinny film, na którym płacze za swoją byłą dziewczyną. Zgadza się. I nadal go nie obejrzałeś. Tu mówi, że przeszłość nie istnieje, że nie ma się co smucić. Nagrał film, godzinny film. Tak, przeszłość nie istnieje, jest tylko tu i teraz. To jak ta pizda, tkwisz... Mamy liniowość czasu. A nie, dobra, nie powiedział liniowość czasu. W swoich wspomnieniach, licząc na to, że znowu poczujesz coś, co kiedyś gdzieś poczułeś. Karioner, ja nigdy nie powiedziałem, znaczy jestem sentymentalny, jak najbardziej, tylko nigdy nie powiedziałem, że tkwię jak pizda w tym i że... No bo tak trochę można zrozumieć, że nie mogę ruszyć dalej, ale nie mam, nie zachowuję się tak. Nie zachowuję się tak, to przecież ty pod koniec swojego filmu powiedziałeś, że jakby weszła tamta dziewczyna, z którą nie byłeś, to żebyś i tak rzucił się w niej jej w ramiona, bo nie rozumiem. Jakby to twoje myślenie o przeszłości sprawi, że raptem ta przeszłość się pojawia i ty lubisz wskakiwać w DeLoriana, lubisz wskakiwać w TARDIS i... Nie, Karionerze. Wyśmiewałeś młodą dziewczynkę, też wyśmiewał Queen of the Black, żeby nie było. Wyśmiewałeś Chuksa, śmiałeś się z ich związku, a ty dosłownie rok temu mówiłeś te same rzeczy. To nie było tak, że ja chciałem wyśmiać to, że byłeś zakochany, tylko pokazać, że ty również takie coś robiłeś. Ty również przeżywałeś coś takiego. Przeżywałeś, a jednocześnie wyśmiewasz coś. To nie było tak, że mówiłeś, słuchajcie, no ja też przez to przeszedłem. Albo nawet nie, że moim zdaniem, bo okej, bo twoje zdanie, to wiadomo, że twoje zdanie jest najlepsze. Ale nie podszedłeś do tego materiału w taki sposób, żeby pokazać, że przez to przeszedłeś, tylko wyśmiewałeś ich. Śmiałeś się z nich ciągle. I tylko to chciałem zaznaczyć. Jeśli odpowiada na twoje filmy, które są z przeszłości, to czemu nie tkwi w teraźniejszości, bo tylko jest tu i teraz. No właśnie, to był jeden argument, drugi argument, dziękuję bardzo, jeden słuszny. Za drugi argument, skoro przeszłość nie istnieje, to czemu zbiera materiały na mnie od roku już? Skoro powinien się skupić na teraz, a nie tkwi tak jak pizda w przeszłości. Karioner, nie bądź pizdą. I wracać do przeszłości, nawiązywać to teraźniejszość. Masz tylko... No właśnie, Karioner, więc czemu komentujesz ciągle moje stare filmy? Tu i teraz, przeszłość nie istnieje. To, że... Więc dotychczasowe 20 minut twojego materiału jest o kant dupy, ponieważ przeszłość nie istnieje. Jesteś tu i teraz, jest konsekwencją twoich decyzji. Dobra, Karioner, płacz. Okej.
Płacze, to tak naprawdę. Patrzcie, śmieje się. Znaczy, ja się śmieję z mnie. On, gościu płacze, patrzcie. Co za idiota, co za imbecyl i jełop. Patrzcie, zachowuję kawiarnę. Bo jestem debilem. A, to wycięte z kontekstu. Śmiałem się w ten sposób, ponieważ z jednego powodu się śmiałem. Cofnijmy, bo żeby nie było. Co u twoich? Ja mam, po raz kolejny wam powtarzam, ja mam dobrą pamięć. Twoich decyzji. Dobra, kamienny, płacz. Nie, to tak naprawdę. Patrzcie, śmieje się. Znaczy, ja się śmieję z nim. On, gościu płacze, patrzcie. Co za idiota, co za imbecyl i jełop. Co za imbecyl i jełop. Mówiłem tak tylko z jednego powodu. Tylko z jednego. Ponieważ on wyśmiewał również kogoś, kto płakał. Po prostu nie wiedziała, co zrobić, bo chciałbym... Zastrzelić! Jak ktoś płacze, więc zastrzelić, nie? Po prostu nie może mi... No męczy się, to trzeba dobić, no! Ty, no jak pies się męczy, no to co się robi? Usypiasz, tak? Z drugiej strony, Carioner... Staliśmy tam chyba z pół godziny. To co? Dobić? To nie jest na zewnątrz. I tak mówię, tutaj ten fragment go bardzo zabolał, ponieważ on robi dosłownie to samo co Queen of the Black i to samo co Chooks. Tak się zachowuje kamion. Bo jestem debilem. Ja się śmiałem z niego, ciągle się śmiałem z niego. To ja nigdy nie śmieję się z tego, że ktoś płacze. Śmieję się z tego, jak ktoś wyśmiewa, że płacze i sam to robi. Płacz jest rzeczą w cholerę naturalną. Koniec. Czepienie się przeszłych filmów. No właśnie, czepienie się przeszłych filmów. To już jest chyba liniowość, nie? Hashtag dobić, no. Czas nie istnieje, liniowość czasu nie istnieje. Cudownie, cudowny live. Liniowość czasu. Kiedyś jest teraz, a teraz będzie kiedyś. Nie wiem, co to liniowość czasu. Nie rozumiem, faktycznie nie rozumiem, ale o co chodzi? Pozwól, że ci zademonstruję, na czym polega liniowość czasu. W 2019 w styczniu nagrałem film odnośnie mniłości, czym jest i dlaczego kobieta nie jest w stanie, tak jak facet. Generalnie jest to odświeżenie mojego filmu sprzed jeszcze jakichś wcześniejszych dwóch lat, z około 2017. Pod koniec stycznia 2019 nagrałem również o relacji damsko-męskich, tym razem o agresji, różnicach między kobietą a mężczyzną. W tym filmie w lipcu 2019 m.in. nawiązuję do różnic między płciami, do tego, że kobiety są bardziej ugodowe i czemu, a mężczyźni są bardziej konkurencyjni i czemu. Również w lipcu 2019 nagrywam film, do którego on tak wręcz uwielbia się odnosić. Jedyny powód, czym on powstał, to po to, żeby zdementować pewne kłamstwa. Które nie były kłamstwami, ponieważ mam wiele dowodów, Karinarze. Na mój temat. I tak powstanie druga część, tym bardziej, że obiecałem, że będzie 12. Ale w ogóle czemu on mówi o swoich starych filmach, skoro przeszłość nie istnieje? Facet. No tak, miłość nie istnieje. Marzec 2020, jak nie być pizdą życiową. Na różnych etapach naszego życia, każdy kiedyś gdzieś tam był taką pizdą, ja również. Lipiec 2020, nie? Powiedział o wierze jeszcze, jak komentował filmy, powiedział o wierze. Nie powiedział o bóstwie w chmurach, no ale powiedział religii. Powiedział religię pokojowa wcześniej. Dobra, nie było, trudno. 2019, czyli rok później, mówię o sytuacji w związku, mhm. Queen of the Black. 2019-2020, co za różnica, to się wydarzyło w tym samym momencie. No, rok. Niecały rok nawet pewnie. W sumie 2019 jest przed 2020, a jeśli chcesz... No jest. ...wiedzieć, na czym faktycznie polegają relacje damsko-męskie, to polecam ten film, czy też ten film, taki Red Pill w relacjach damsko-męskich. Red Pill może być w odniesieniu też i na inne tematy, na przykład wiara. Jest to nic innego jak nazwa określająca dostrzeganie rzeczywistości z danej dziedziny. Na przykład w tych filmach mówię o kobiecej hipergamii i mówię, że ty jako facet powinieneś zaakceptować kobiecą naturę. Kobieta ma wygórowane wymagania, traktuje faceta jak gówno, mówi, że jest na pierwszym miejscu, to ona jest wtedy silna, niezależna kobieta. A jeśli ja jako mężczyzna mówię, że ty jako facet powinieneś siebie stawać na pierwszym miejscu, że powinieneś gonić za doskonałością, nie za kobietami. Mówię, jak wygląda rzeczywistość, która jest przysłonięta tym mikrofalowym promieniowaniem tła, które jest nam od dziecka wkładane do głowy od dobrego ponad pół wieku, żeby kobietę wręcz na rękach nosić ubóstwie, a ci ty powinieneś się przed kobietą otwierać, mówić o swoich uczuciach, że powinieneś być tym miłym facetem, że wtedy na ciebie poleci. To ja jestem wtedy... Nie, pierdolę się tłumaczenie. Mamy Disneyowy świat. Zachowuj się mniej kobiet, koniec. Karina przejechał się na dziewczynie i od tego czasu nie widzi kobiet. Ponieważ... Zgadza się. Mówię, żebyś zaakceptował rzeczywistość, żebyś dostrzegał te naturalne zachowanie kobiet i żebyś się nie zdziwił, że stało się to, co się stało. Karina wydaje się mieć... Pierdolę się tłumaczenie. Zachowuj się mniej kobiet, koniec. Karina przejechał się na dziewczynie i od tego czasu... Obiektywna prawda. No dobra, ale kiedy zacząłem robić specyficzne nazwy streamów? Wtedy, kiedy na streamie zrobił coś takiego. Obracanie tego wszystkiego, żeby żart i że to było wszystko żartem. Kurwa, to góral też żartował. Góral to prankster, nie? Góral to taki żartowniś, góral 12-latka. Góral to przecież żartował. Ale żartowniś, co z tego górala? A później nagrał film z bezczelnym tytułem i bezczelnie manipulując rzeczywistość. Nie był bezczelnym tytułem. Film był pod tytułem Brodaty z bok wypisuje do nieletnich dziewczyn. Brodaty, z bok. Kogo mam na myśli mówiąc z bok? Osoba, która wypisuje zboczone rzeczy. Wypisywałeś. Wszyscy się możemy zgodzić. Do nieletnich dziewczyn? Nieletnia. Od 13 do 17 roku życia, do 18, nie dłużej niż od 21. Czyli dobrze powiedziałem. Wypisywałeś do 15-latki.
Brodaty, brodaty. Zbok, zbok. Do nieletnich dziewczyn? Zgadza się. Góral. Wszystko się zgadza. Z Tością. I nie, jego filmu nie oglądałem, ponieważ on ma... Kurwa, on nie oglądał mojego filmu, ale zna tyle szczegółów. Nie oglądał mojego filmu, ale... ale wszystko wie o nim. On o wszystko o nim wie. W zwyczaju na streamie robić dosłownie to samo, co później w filmie. Gratuluję, przynajmniej raz. A to zgadza się. To co mówię na... Bo czasem robię tak, że najpierw robię film, a później robię live'a, a czasem niestety robię tak, że robię live'a, a później film. I na tych live'ach, na tych filmach pojawiają się rzeczy, które mówię na filmie. I nie jest to żadne też... Tak widzowie mówili. No okej, to niech słucha dalej widzów. To nie jest żadna tajemnica. Serio, on jest chyba zły dlatego, że ten. On jest chyba zły dlatego, że nikt go nie nominował. Horan może sam jest zdenerwowany, bo nikt go jeszcze nie nominował. I że czas tego challenge już czynią, kurwa, i dawno to zrobił. Ale ludzie potem... Okej, no powtarzam swoje słowa, przyznaję. No to mówię, to, nawet nie muszę tego przyznawać, bo ja to nie jest żadna tajemnica, nie ukrywam tego jakoś. Nie mają jaj, żeby powiedzieć to na głos. Ale to przecież. Dalej są wpłacane pieniążki. Ale ludzie po prostu nie mają jaj, żeby powiedzieć to na głos. Znaczy, bo ten challenge polega na tym, że zbierane są pieniążki na służbę zdrowia. A co jeszcze takiego zrobił w filmie? Standardowo manipulował nagraniami, tak jakby coś, co wydarzyło się kilka lat. Nie manipuluje. Właśnie, no nie manipuluje Karianer. Nie jestem osobą, która manipuluje materiałami, żeby zgadzało się z tym, co chcę powiedzieć. Wcześniej miało miejsce tu i teraz. Porównywał coś, co wydało się wcześniej. Karianer, ale czemu ty komentujesz to, co było wcześniej? I czemu komentujesz moje stare filmy, skoro już przeszłość nie istnieje? Karianer. Do sytuacji, która wydała się później. Tylko, że przedstawił kolejność. Pan hipokryta nie stosuje się do własnej kreści, no. No tak, Karianer, tak jak kurwa ten. Stwarzam ten film, dlatego masz ból dupy od sierpnia. W sierpniu pokazałem hipokryzję. Ciśnie pan związku, jednocześnie sam rok wcześniej. Opowiadasz na jego związek idealny. Z innych związków się śmieje, ze swego związku się śmieje, jego historia była smutna i płaczliwa, a inne są chujowe i śmieszne. Uznałem, że zacznę robić coś, co on robi. Z tym, że z małym twistem. Będę umieszczać go czy to w thumbnailu, czy w tytule, ale kompletnie o nim nie wspomnę. To miała być akcja jednorazowa, ale ponieważ zobaczyłem, że wywołała srogi ból dupy. To nie był ból dupy, to było ból, znaczy, to była oznaka po raz kolejny żałosności. Po raz kolejny się z ciebie śmialiśmy. Karianer, to jest tak, że jak ty myślisz, że my się stresujemy, albo my przejmujemy się tym, co mówisz, to my dalej się śmiejemy z ciebie. Dalej się śmiejemy. Zacząłem to kontynuować i w ten sposób stworzyłem sobie mema. Ale ten człowiek najwyraźniej nie wie, na czym polega mem, więc ma ból dupy, ponieważ on nie ma wyjebanego. Jego to bardzo boli. Karianerku, jakby mnie bolało, to bym robił to, co ty. Ból dupy próbuje na mnie przerzucić. Nie masz chuju nic, nie masz chuju nic, przejmujesz się, masz słabą psychę, 35... Zgadza się. ...lat na karku i przejmujesz się wszystkim, przejmujesz jakimiś ludźmi z internetu. Ujdziesz, przepraszam bardzo. Tak. Przepraszam bardzo, zdenerwowałem się. A teraz zapraszam, im mniej gadasz o tym, co cię, czy, im więcej gadasz o czymś, mówiąc, że coś się, czym się nie przejmujesz, tym bardziej się przejmujesz. A ja na nim zastosowałem to, co on non-stop robi. On non-stop ogląda filmy innych, on non-stop nagrywa o innych. Ale to ty też. Przynajmniej weź go z Bychem, przecież już nie ma tak na imię. Aha, już nie ma tak na imię. Zapomniałem. Dla przykładu, i tu karteczka. Krupniok, 20 filmów i niezliczona ilość streamów. Rapatus, 16 filmów i niezliczona ilość streamów. Seks Maketea, 15 filmów i niezliczona ilość streamów. Zgadza się. To powtórzyłeś to, co mówił Awięc w swoim filmie. Tylko za każdym razem w filmie poruszałem inną kwestię. To temat już sprzed roku albo dwóch lat. Magikarp, 25 filmów i niezliczona ilość streamów. Jajami w dzban, 11 filmów. I przyczepienie się do niej, że nasłała armię 13-latek na jakąś dziewczynę. Ciekawe. I Queen of the Black, 7 albo raczej 8 filmów i niezliczona ilość streamów, gdzie generalnie na tych streamach to on nasyła swoją armię na tę dziewczynę. Włóżmy to, tyle ode mnie. 4,5 tysiąca widzów, wszystkich witam bardzo, bardzo serdecznie. To co ty robisz, chłopie, to już podchodzi pod znęcanie się, tak? Się psychiczne. Wiesz, jaka jest różnica? Chociaż w twoich oczach znęcanie się psychiczne i wymyślona przemoc psychiczna to są tylko synonimy. I ty... Queen of the Black, większość streamów, w których oglądaliśmy Queen of the Black, nie komentowaliśmy tego, co ona robi, tylko piliśmy wodę. Ty w sumie sprawdziłeś, jakie to są synonimy. Znęcanie się. I ty robiąc to dla nas, po prostu dla nas się komentujesz? No właśnie, bo to tak, jakby to jest tak jak ten, a on co robi? No przecież on się nie znęca. Widzowie chcą, żebym to oglądał, więc ja to oglądam. Mówię, faktycznie było tego sporo, ale zrobiliśmy sobie gierkę. My chyba 3 streamy pod rząd. Jak pojawiła się Queen of the Black, to my piliśmy wodę. Piliśmy wodę, nic nie komentowaliśmy, tylko piliśmy wodę za każdym razem, jak powie jakby lub po prostu, nic więcej. A ona w końcu na filmie powiedziała, że mówi dużo jakby po prostu, że coś tam ma Mateusz Piśniński i że zacznie czytać więcej książek. Synonim, o, może w ten sposób, synonim znęcania się. Tręczenie, gnębienie, nękanie, pastwienie, prześladowanie, tłamszenie, przykrzanie, zaszczucie, ciemię, zanim... Jedyny słuszny matematyk. Proszę się okrucieństwo, sam zbrodnia. Dla mnie to jest synonim. Na tym etapie ty się nad tą dziewczyną past, znęcasz się psychicznie. Twoje słowa, twoje synonimy. 7000 osób przy tym bije ci brawo, a ty, buldu... 8000. Czujesz, że koleś, który się skończył, gdzie 5 osób może na streamie jest, ma tytuł, który ci się nie podoba. Jestem jakbym twoje nazwisko
czekaj, twoje nazwisko przekręcił na pedofilewski, to również może byś się zdenerwował, co, Zbyszku? Jak powiesz, że jestem Spasiński, w ogóle Spasiński w tytule jest, więc jest przykręcanie nazwiska, mamy bingo w ogóle już tutaj. I a propos Spasińskiego, jest mu również moja waga, więc tutaj też jest to, w samym tytule. I na tematu spania o różnych porach polecam zobaczyć film Wladimira. Świetnie znać. Dzięki, Szymon, bardzo serdecznie pozdrawiam. No, mówię, tu jest różnica między Spasińskim, Zjebińskim, Frajeranskim, a pedofilskim. Czekaj, jak ty to ująłeś w momencie, kiedy ja na publiczne ulane zdjęcie powiedziałem, że jest ulane? To, że ty nie uważasz, że twoje słowa kogoś obrażą, nie oznacza, że ktoś poczuje się urażony. Szczególnie, że wiele osób stwierdziło, że twój komentarz nie był zbyt miły. Co mnie wchodzą czyjeś uczucia, obchodzi mi obiektywna rzeczywistość. Okay. Ciebie, jak widać, interesują te uczucia, no chyba, że jest mowa o Queen of the Black. A co ta dziewczyna takiego złego robi? Po prostu jest nastolatką. Z tym, że ma dostęp do internetu, to co robi, widzi trochę szersza publiczność. Ale po raz kolejny mówię, że w większości przypadków piliśmy wodę. Komentowałem, jak robiła straszne głupoty. To tak. Skoro... Znaczy, ja nie mogę znęcać się nad Queen of the Black, bo uczucia nie istnieją. Więc kalender. Albo w jedną, albo w drugą, nie? Trochę szersza publiczność niż tylko kilka osób w jej czterech ścianach. A on przypieprzył się do tej dziewczyny, jakby ona popełniała największą zbrodnię w historii ludzkości. Czekaj, jak to było? W momencie, kiedy ja wypowiadałem się na temat jej związku, to wtedy była dziewczynka! Karyna, nawet w tym filmie nie chodziło mi o pokazać hipokryzję, tylko w tym filmie pokazałem, że Karyna ciśnie po dziewczynce, że miała taki związek. Albatros, siema, elo, cześć. I jednocześnie pokazałem jego. I on robił kurwa mniej więcej to samo. To wiesz co? Ta dziewczynka miała 14 lat w momencie, kiedy ty nagrałeś pierwszy film o niej. Ty na tym etapie już się nad nią pastwisz. Jakby zatrudniła dobrego adwokata, to by udowodnili, że... To nie sądzę. To przez ciebie trafiła do psychiatryka. To nieźle, ponieważ do psychiatryka trafiała z innych powodów, o których ty nie masz pojęcia. I na twoich streamach widać, że ty wręcz się tym chełpisz, że ty uwielbiasz to. Czekaj, ile tam osób na streamie? 8000 było. Zapomniałem, aczkolwiek chudne i się, jestem ciekaw, co będzie dalej. Zakoliński, strzelam Zakolińskiego. A dzięki za propozycję, skorzystam. Te sytuacje z moimi... Okej, Zbyszku. ...streamami, tytułami, thumbnailami nawiązujących do twojej niezwykłej persony sam na siebie sprowadziłeś. Co, jak ty non-stop umieszczasz w tytułach innych? Kajoner, ale to jest fajnie, że jak się inspirować i jak brać przykład to z najlepszych, także Kajoner, miło mi. Fajnie, że tutaj pomyślałeś sobie, a kurde, dam go sobie tutaj. Jednak taka pozytywna moc, fajnie, Karioner. Jest okej, okay, ale jak ktoś umieści ciebie, to raptem wielki ból dupy. Czekaj, ja przegiąłem, to posłuchajmy. Obracanie tego wszystkiego, żeby żart i że to było wszystko żartem, kurwa, to kurwa też żartował. Karioner, uradzę ci, żebyś przestał, bo ja zacznę również grać nieczysto. To ci powiem tylko w ten sposób, a wiesz, że nie chcę, ale przepraszam, że nie chcę, to ja zacznę. Karioner, że ja nie nawiążę do twojego imienia, że ja nie nawiążę, serio. Proszę, nie sprawdzę, to zrobię. Nie sprawdzę, że do twojego imienia. To też będzie śmieszne. Też, ale kurwa, no śmiesznie, bo tak zresztą. Jak Karyma na imię, no właśnie nie powiem. Nie powiem, chyba że przekroczę jakąś granicę. Ty myślisz, że ty mnie zastraszysz, że nawiążesz do mojego imienia, że co, że jestem Zbyszek, Zbigniew, bo ty lepiej... Jesteś. Ty ode mnie wiesz? Wiem. Jak ja mam na imię? Wiesz, co ty tym jedynie zrobił? Ale on jest wkurwiony, w ogóle zauważycie, że na całym filmie Kary jest mega wkurwiony. On na wcześniej, na innych jest taki okej, trochę i tak dalej, a tu jest mega wkurwiony. Karyoner, przecież ty masz wyjebane. A patrzcie, jak on jest wkurwiony. Kurwa, no śmiesznie, bo tak zresztą. Jak Karyma na imię, no właśnie nie powiem. Nie powiem, chyba że przekroczę jakąś granicę. Ty myślisz, że ty mnie zastraszysz, że nawiążesz do mojego imienia, że co, że jestem Zbyszek, Zbigniew, bo ty lepiej ode mnie wiesz? Ja chyba pierwszy raz widzę, żeby Karyner był taki wkurwiony. Jak ja mam na imię? Wiesz, co ty tym jedynie zrobiłeś? Psychaj sitting, Zbychu. Kobiety było, jak powiedział, że kobieta trzyma twoje w portfelu, jakoś tak. W kieszeni chyba. Chyba. Łukasz czuł punkt. Nie, no przecież Karyner był wyjebane. Sprowokowałeś mnie, bo ty mnie nie zastraszysz, chłopczyku. Kiedyś powiedziałem, że... Karyoner jest bardzo... Znaczy, Zbychu jest bardzo zły. Że Karyoner... Mam nadzieję, że Karyoner nie przekroczy... No chciałbym, no to właśnie. Że Karyoner... Zbyszek taki obroni, jakby to on miał interes jakiś do królowej. Ostatnio na live'ie widziałem, jak mówił, że Queen of the Black, że jak będzie miał 25 lat, to będzie super, a teraz jest 8 na 10. Zbyszek i Zbigniew to samo imię? Mam nadzieję, że nie przekroczy pewnej granicy. I to będzie przekroczył. Wiesz, co tobie myślę? Pewnie teraz na pewno plunąłem, nie? Teraz pozwól, że zrobię dosłownie to, co ty. Ten człowiek o Queen of the Black nagrywa od czasów, kiedy miała 14 lat. Już to słyszeliśmy chyba, nie? Stop o niej mówi, non-stop o niej nagrywa. Co chwilę robi jakieś streamy, co chwilę jakieś filmy. On tej dziewczynki pożąda. Karyoner, od pół roku dajesz mi na miniaturki swoich live'ów. Mówisz o mnie, dajesz mnie w tytuły. Czy tu coś między nami? No i Zbysiu. Musisz mi, kurczę, jakieś chyba chociaż kwiatki kupić, co? Może ten, może jakaś kolacja? Ja lubię dobrze zjeść. Może być jakiś fast food. Znasz mnie już troszeczkę, pół roku się mną interesujesz.
Rok zbierasz materiały. Zbysiu, co? Coś tego? W sumie była też taka sytuacja, gdzie no. Można zauważyć, że tym... Tak, oglądaliśmy ten filmik i to był filmik a propos... Freeza? Chyba Freeza. Tylko oglądaliśmy, ja tutaj nie skomentowałem nic. Drapieżnym spojrzeniem wlepia się w to dzieciątko. I nie zapomnijmy o psychokapol, o których też non-stop nagrywa i non-stop zwraca uwagę na ich dziecko. Zgadza się. Do pewnego momentu zasłaniałem ciągle, a później powiedziałem, że mam wysrane. To jest dosyć podejrzane. Wypowiadał się też na temat filmu Cuties. Brzmiał, jakby mu się bardzo podobał. Karioner, ja obejrzałem film Cuties, żeby go skomentować. Ty musiałeś chyba ten obejrzeć film, bo musiał ci się mega spodobać, co? W sumie na YouTube już był taki jeden, który to namawiał. Używasz mojego argumentu, który był skierowany w twoją stronę. Okej. Okay. Biało tłumę. Zbyszek mnie podrywa? No ja wiem, no kurczę, może właśnie dlatego on tak nienawidzi kobiet. Kurczę, no ale nie, ja wiem, Zbychu, tak. Fajną masz brodę, przyznaję. Włosy też ma fajne, tak się byśmy dopełnili. Jak ja nie mam włosów, ty masz włosy. Ja myślę, ty nie. Widzisz, takie korelacja taka fajna. Nie wiem. Nie, dziewczynki. Do rozbierania się przed nim, przed kamerą. Mówiłem o tym i powiedziałem, że tak, że potem ci zachowujesz, Karol. Teraz rozumiesz? Sam na siebie... Rozumiem. Kurwa, mówiłem to o tobie. To sprowadziłeś. Ja po twoim filmie, pod swoimi filmami miałem komentarze, że jestem... Ej, Karioner, ale nie oglądasz mojego filmu. Skąd wiesz, że powiedziałem takie słowa? Bobo, tylko dlatego, że chciałem spławić wulgarnie, ale... Wulgarnie do 15-latki mówiłeś, że skakałaby na bolcu i żeby się... i tak dalej. Spławić 16-letnie. A nie 15? Z tego co pamiętam, powiedziała, że ma 15 lat. Mogę się mylić, ale już nieważne. Już okej, okay, niech będzie, że ma 16. To pisałeś do takiej dziewczyny, że chciał się spławić w taki sposób taki, że by skakała na twoim bolcu i żeby się przetestował, że w sumie już legalna jest. Nowy szyb na YouTubie. Spisioner albo Karioneriński. Nią dziewczynę i to pisząc do niej, wcześniej nie wiedząc nawet ile ma tych lat, że było śmierć. Karioner, ty ciągle się powołujesz na to, okej. Okay. Gdyby tak faktycznie było, to by było zupełnie inaczej. Natomiast ty, w momencie, gdy ona się dowiedziałeś się, ile nam lat, no to ciągle się powołujesz na ten sam argument. W momencie, gdy Karioner dowiedział się, ile ta dziewczyna ma lat, pisał takie rzeczy. O. Tak na mnie leci, że dalej się produkuje. A, i to nawiązywanie do podrywania. Skończ tymi obrzydliwymi komentarzami, że na ciebie leci. Dałaś na bolcach. Przypominam, że już w momencie samego podrywania czułem się do końca. Oby niepełnoletni, a był stary oblechu, jest odmienia. Ale to tłumaczy nie wyjebanie 20, a niektóre, które mają 20, wyglądają na 30. Ale jeśli ta dziewczyna dla Karionera wyglądała na 32 lata, to serio nie chcę wiedzieć, jak dla Karionera wyglądają 20-latki. Wyjebanie to twoją starą duszkę. Do 16-latki, okej. Okay. Pisz tak do 16-latki. W momencie, gdy będzie wiedział, że już ma 16 lat, będzie pisał następujące rzeczy. W tym również momencie Karioner dowiaduje się, że dziewczyna ma 16 lat. Popatrz, 16 w Polsce zdatna, zwłaszcza tak napalona i wyglądająca na 32. Był taki youtuber, który podobnie zwracał się do nieletnich dziewczyn. Jak zareagował Karioner w momencie, gdy wyszło na jaw, że takie rzeczy pisał do 16-latki? No, stanowił wszystko, obrócić żart, tworząc przysięg. No, także... Później, co przewidziałem, zaczęli ją odmładzać. Na pewnym etapie słyszałem, że ma 14. No ja z ciebie, chłopie, po prostu zrobiłem mema. Nie wiesz najwyraźniej, jak działa mem, wiesz? Karioner... O, kolejne... Ten live to jest pokazywanie różnic między mną a Karionerem, jakby ktoś nie widział. Różnica jest taka, że ty zrobiłeś ze mnie mema, a ja nie musiałem nikogo z ciebie robić. Taki Paukerson ma większy dystans do siebie, bo ty bardzo się tym przejmujesz, dlatego robisz... Dlatego właśnie w tym momencie, gdzie to było? Na siebie sprowadziłeś. Co, jak ty non-stop umieszczasz w tytułach innych, jest okej, okay, ale jak... Dlatego właśnie Karioner jest taki opanowany w tym filmie. Ty myślisz, że ty mnie zastraszysz, że nawiążesz do mojego mienia, że co, że jestem Zbyszek, Zbigniew, bo ty lepiej ode mnie wiesz, jak ja mam na imię? Wiesz co... Tak się zachowuje właśnie opanowany człowiek, który ma wyjebane. Dlatego robisz projekcje na mnie, mówiąc, że to ja się przejmuję, kiedy ja powtarzam, że coś mam w chuju. A ja to powtarzam, bo kogoś to triggeruje na przykład. Pierwszy raz się tak pokazujesz, że masz wyjebane po 31 minutach. 31 minut na razie byłeś wkurwiony na mnie, bo śmiałem o tobie coś powiedzieć. A w momencie, gdy powiedziałem o tobie Zbyszek, albo mówiłem o twoim związku, który nie był związkiem, bardzo się denerwowałeś. Ale faktycznie to ty masz wszystko w chuju. Zróbmy mały test, zobaczymy, czy ktoś z was wie, o czym mówię. Jak tak, to napiszcie wtedy w komentarzu. Nie doszedł do zdjęć z prędkością 0,62 macha ponaddźwiękową. Zbyś, po co te nerwy? Babciu. Galaktyczne centralne słońce wszechświata z piątego wymiaru w postaci neutrino. Ten, którego mienia nie wolno wypowiadać, 420 IQ inteligencji. I love it.
Aczkolwiek, a więc 420 IQ. Jestem pierdolonym mistrzem świata. Ale dobrze, kurwa, jeszcze został odklejony. Kobiety hajs, ale kobiety hajs też było. Wydaje mi się. Bóstwo, to znaczy też mówił o religii i o wierze. To można było podciągnąć. Kobiety hajs też mówił o hajsie, ale nie zaznaczyłem. Odklejony ślub i lewak. Pięknie emocjonalnie. Serduszka dla Dontora, wbijecie też na mojego Instagrama, nic się tam dzieje. Nie mam żadnych skarpetek na sprzedaż. Kariner w ogóle ciągle nawiązuje do współpracy z Many Mornings. To jest dopiero dobre. Wiecie, kiedy miałem współpracę z Many Mornings i reklamowałem skarpetki na live, znaczy na filmie? Raz. 2019. 6 kwietnia. W kwietniu był film, w którym powiedziałem o Many Mornings. I on przez 2 lata, raz powiedziałem to na filmie i ze 2 razy na Instagramie. I przez 2 lata on wspomina o tym, że miałem współpracę z Many Mornings. Dosłownie. Od kwietnia 2019. I śmieszna sprawa, bo kiedyś oglądałem któryś film Carionera, na którym właśnie powiedział o skarpetkach i ktoś, znaczy jego widz, ktoś nie wiedział o co chodzi, więc zapytał o co chodzi z tymi skarpetkami z Pysińskim, więc widz Carioner napisał, bo Pysiński ciągle reklamuje skarpetki. Zajebiście. Kontrolowacyjne. Carioner proponował rozwiązku, nie powinien w ogóle się odzywać i nie powinien kontrolować związków, szczególnie, że sam mówił, że to chudo. I nie byłem wzorem na rozwoju. Tak, nie byłem wzorem. Poddałem się betatyzacji. Szukałem atencji. Chciałem więcej czasu z drugą osobą spędzać i ostatecznie po prostu chciałem rozmowy. Zgodzę się. To było durne. Fivehead? To jest moje straszliwe przewinienie, które biorę na się. Zgadza się? Ostatecznie po prostu chciałem rozmowy. Zgodzę się. A, zgodzę. O kurczę, zgodził się ze mną, ale się czuję teraz super. Czuję się jakbym... Jebać w ogóle... W to, że 250 tysięcy widzów. Jebać to, że nagrywam. Wszystko jebać. Karner się ze mną zgodził. Ale cudowne. Podurne. To jest moje straszliwe przewinienie, które biorę na siebie. Albo zabawne, że ja ruszyłem dalej, obracam wiele talerzy, a ty żyjesz moją przeszłością. Kiedyś... Raz powiedziałem o twoim filmie. Raz. Gdzieś w przeszłości popełniłeś jeden błąd, więc teraz nie masz prawa się w ogóle wypowiadać, ponieważ na pewno nic się nie zmieniło, na pewno jesteś tym samym człowiekiem, w końcu on ma dostęp do... Czy jak Bóstwo w chmurach? Nie no, Bóstwo w chmurach jest jedno. Jest to Carioner. Natomiast ja się czuję w takim... Kurde, no bardzo, no nie potrafię tego opisać w ogóle, to jest takie piękne uczucie. Twoich filmów sprzed X lat, ma dostęp do nowych filmów i to nie sprzed X lat, tylko sprzed X jednego roku, kurwa. Jest w tym samym czasie, te oba filmy dzieją się w tym samym momencie, w końcu w 2 kartach może otworzyć film z 2021, z 2010. No nie, Carioner, użyłem filmu z 2019. Zobaczmy, czy minął w ogóle pełen rok, okej? Okay? Skoro już tak mówi. 9 lipca. O tak, to z tego się też zwróci na to uwagę, że tam był rok minął, no, rok minął, data premiery. 8, 9, rok, okej. Okay. Rok i jeden dzień, tak? Więc co za różnica? To jest to samo, to jest teraz. Akurat ja jestem jedną z bardziej kompetentnych osób, żeby się... O kurwa. To nie wiedziałem. ...na ten temat wypowiadać. To co ja robię, to edukuję głównie młodych mężczyzn po to, żeby nie mieli czegoś takiego, co się zwie kurwieniem redpillowym. Jest to osoba, która zawsze... Wcześniej weźmie czerwoną pigułkę i wtedy faktycznie może... No sorry, rok, jeden dzień to już się nie liczy, no tak. ...nienawidzić kobiet. Na to się wtedy też mówi, że on jest blackpillowiec czy inny odklejeniec. A propos jeszcze jego swojego, co się zwie kurwieniem redpillowym, jest to osoba, która za wcześnie weźmie czerwoną pigułkę i wtedy faktycznie może nienawidzić kobiet. Na to się wtedy też mówi, że on jest blackpillowiec czy inny odklejeniec. A propos jeszcze jego swojego... Ty no, ale kurwa, o lewaku nie było, ale o bóstwie w chmurach było, ponieważ mówił o wierze. Więc ja jestem za tym, żeby zaznaczyć wiarę. Zgadzacie się czy nie? Powiedział 2 razy o wierze. Raz powiedział o tym, że te związki to jest jakaś wiara w coś tam, ale raz powiedział, komentując swój drugi kanał, że mówił o religii pokoju. Nie, tak, nie. Bingo jeszcze w dół. Ajajajajaj. No. Naciągane trochę? Dobra, to nie. Ja nie zależy, albo czegoś nie zrozumiem, tylko mam swoje zdanie. Nagrałem ironiczny film odnośnie propozycji... Ironiczny. YouTube'a. YouTube ma tak zwyczaj, że czasami poleci ci coś o tak z dupy, pan intendę. Polecił mi filmy z jakiejś olimpiady z niewiadomo jakiego roku, gdzie po prostu widać tyłki tych dziewczyn. Oczywiście są przypadki, że poleca ci jakieś filmy na bazie tego, co też oglądasz, ale to nie był ten przypadek. To jest przypadek w stylu Bajojajo, gdzie jak wejdziecie w sekcję komentarzy, zobaczycie anglojęzyczne komentarze pytające, czemu YouTube mi to polecił. Ale jak widać, on łapie ironię. Ale robił film, gdzie kobiety skarżą o tyś, co są popularne, bo taki właśnie strój kobiety skarżą o tyś, po obejrzeniu tego filmu, to poleci mi inne filmy, w których kobiety skarżą o tyś, bo ja mam. Naszemu ekspertowi nie podoba się również to, że ja od mojego psa wymagam pewnych zachowań, a nie, że może robić co... Nie, to nie chodzi o to, że wymagasz od swojego psa swoich zachowań, tylko że zamykasz go w klatce, że wściekasz się na psa, jak ci nasika i nie wychodzisz z nim przez kilka godzin na spacer.
I że krzyczysz na niego. I że bardzo, bardzo ładnie do niego nie mówisz. Tyle. Chcę. Będę na swoim live tak opierdził tego swojego psa, że mi się przekaz zrobił. Proszę na chłopatego, że tak. Go przytulicie. Normalnie tak. Że na tego małego psa, tamten mały pies Harina Szczeszczanek, nie? A, znam tam się nad Buddy. Skoro ty taki ekspert, to powiedz, co twój szczuropies potrafił w wieku 4 miesięcy? 4 miesięcy? Leżeć, siad, zostań, nie jedz, podaj łapę i podaj drugą łapę. Dzięki temu, że ja staram się moją sukę jakoś wychować, to w wieku 4 miesięcy potrafię dawać jedną łapę, drugą łapę, głos, warować, obrót, nos, stech pies, wstyd, chodzenie przy nodze, zostać w miejscu, przybiec na zawołania, sikać na komendę. A, właśnie, sikać na komendę, w to nie uwierzę. A przybiec też, no? Komendę, również kupę na komendę. Aktualnie całkiem dobrze jej slalom wychodzi między nogami. Reaguje na komendę nie, czy też zostaw, dzięki czemu jak idę z nią... U mnie też, no. To więcej potrafię jeszcze. O, i widzę, że nosem gdzieś się zbliża, powiem nie, to odchodzi. Aportuje. No, to u mnie też. Biorąc piłkę, przynosi i daje mi do ręki. Mhm. Kiedy mówię, żeby wskoczyła do wanny, to to robi. Jak podłożę ręcznik, sama łapy wyciera. Bardzo ładnie potrafi prosić. Sama wyciera łapy, tak. A mój na przykład Buddy staje na tylnych łapach. Stojąc na dwóch łapach, ale nie jest idealna. Nie potrafię z niej wyplemić dwóch nawyków, mimo że... Ten jego pies to jest zwykły, czy na baterię? Na baterię. Od maleńkości ją uczę, czyli zostać w domu bez czekania i bez skakania na ludzi. Dzięki temu, że ma swoją dietę, je w odpowiednich porach, wychodzi w odpowiednich porach, to widzę, jeśli z nią się dzieje coś nie tak. Tak? To dlaczego sika ci w pokoju i się na nią wkurwiasz? Co? Czy... Kurczę, czemu? Łatwiej jest mi odgadnąć, co mogło zaszkodzić. Ale nie masz racji. Lepiej puścić psa samopas, niech sam siebie wychowuje. Nie, tego też nie powiedziałem. W sumie zabawne, jak rzuciłem szota odnośnie Klaudelizy, gdzie odnoszę się do jej tuży, do jej wagi, gdzie posuwam jej pod nos coś do jedzenia, gdzie mówi, że łatwiej wziąć taksówkę, niż ją obejść, tego typu rzeczy. No wtedy beczka, beczunia, ale w momencie, kiedy mówię o... Nie oglądałem twojego filmu o Klaudelizie. O Stelmachu. Mam 5 minut i przez kolejne 50... Albo oglądałem, zaraz będzie, może jednak jestem kłamcą. 5 minut, prawdopodobnie dokładnie to samo. W momencie, kiedy celowo... Nie. Dosłownie robię to samo ze Stelmachem. Powiedział komendę. To mu też bułkę, że mógłby sobie zjeść. Rap problem. A czemu? Ponieważ on wcisnął Klaudelizę, więc wtedy beczka beczunia. A jak on ogląda tego shota? Pierwsze 5 minut, gdzie cały czas mówi o czymś innym, kompletnie się nie odnosi do tego, co mówi. I skwituje to tak, że przez resztę 50 minut ja tylko cisnę go po wyglądzie. Nic więcej tam się nie... Nie no. Nie dzieje przez 50 minut. No poważnie, obejrzyjcie sami, zobaczycie, nic tam kompletnie innego nie ma. Ale on już pokazał swoje podwójne standardy w momencie, kiedy była u Lelalana. I jak dosłownie ten sam tekst napisałem do młodego chłopaka i on kompletnie odwrotnie zareagował, powiedział, że wziął się z siebie. Nawet nie zareagował, tak jakbym ja nigdy tego nie powiedział, jakby tego fragmentu w ogóle nie było. Zareagowałem tylko później albo wcześniej. Jeśli chodzi o tego faceta, to powiedział to inaczej. Był inny komentarz. U dziewczyny napisał Ala Ulana 2x10, u niego napisał, kurwa, nie pamiętam, coś innego było. No coś innego. Pamiętam, że ten koleś chyba był grubszy, albo był, ważył dużo. I on coś napisał, ale ten koleś był właśnie grubszy, ale czy robił salta jakieś? Czy jakoś tańczył? Coś takiego było. Mówię, nie pamiętam, teraz nie będę szukał szota, ale... Że koleś, kurde, jakoś tak fajnie tańczył, nie pamiętam dokładnie, ale u niego napisał... Ten komentarz nie był taki, że ale jesteś, kurwa, gruby, 2x10, tylko to był zupełnie inny komentarz. Jego świadomość tego nie zarejestrowała, ponieważ nie jest to zgodne z jego... Skomentowałem, no, tylko wolałeś, nie wiem, użyć innego fragmentu, no. Tą narrację, którą tu prowadzi, że Karion jest niedobry, powiedział... Ochami prostaku? Czasem przychodzi, fajnie się komentuje. ...na ulalalana, że jest ulalalana. To chłopaka nic takiego nie powiedział. Tyle moje skarbeńki, serduszka dla donatora. Jeśli chcecie mnie jakoś wspierać, to najprostszy sposób to będzie ocena, góra, dół, subskrypcja, komentarz, na przykład Ejłamen. Jajca w portfelu. Czuję się ekstra hojny, chciałby wesprzeć mnie jakoś finansowo, to najlepszym sposobem będzie Subscribestar, nie Patronite, ponieważ uznali, że mnie zdeplatformują. No, nawet na Patronite go zbanowali. O, możliwe, że jestem jednym z pierwszych polskich Jupiterów, który w ogóle ma Subscribestar. Dlatego, jeśli chcecie, możecie sobie tu wbić. Jak widać, są różne progi, nie dało się tego zrobić w złotówkach, jest to tylko w dolarach. Subscribestar ma przewagę nad polskim patronem jeszcze w tym, że można podłączyć z Discordem, nic nie trzeba ręcznie wpisywać, bo nasz polski patron to taka wersja z Bangladeszu Patronite'a anglojęzycznego. Było ślubie na początku filmu. Linki, subskrypcja na Twitchu, w teorii też wspieranie, tylko że na moim drugim kanale, ponieważ tutaj nie mam monetyzacji. Tylko takiej faktycznie. Na koniec zasugeruję ci, ojej, żebyś skorzystał z własnej rady. Gdy nie masz na jakiś temat pojęcia,
Zamknij mordę. Dokładnie, Karioner. I siedź cicho, kundru. Mhm. Dokładnie, Kario. Ja razy starałem się, Karioner, Disneyowy świat, bóstwo chmura było wieże, ale tak powiedzmy, że kółko takie. Wyniki badań, Blue Pill, kobiety, góral, lewak. O lewaku nie było, o ślubie nie było. O ślubie powiedział później, jak oglądał film w ogóle na swoim live. Nie rozumiemy, było liniowość czasu, była miłość, nic nie było. Nie oglądał mojego filmu. No, także powiem wam, że jestem zadowolony z tego live'a. Aż sobie zrobię chyba screena z tego, jak wiele rzeczy udało. Dwóch rzeczy nie powiedział.